Dzień dobry Państwu, nazywam się Sylwia żynierska kwiręk na co dzień pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i mam przyjemność poprowadzić już kolejne webinarium Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się, program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W naszym studiu są z nami dwie znakomite nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, Ewelina Gorczyca. Dzień dobry. I Karolina prus Wiżbicka, Dobry wieczór. Dziewczyny są nauczycielkami, praktyczkami w klasach 1-3, trenerkami, mentorkami w kursach internetowych, autorkami wielu fantastycznych, bardzo przydatnych materiałów dla nauczycieli oraz prowadzącymi webinaria, może nie w studiu filmowym tak jak to dzisiejsze, w bardziej kameralnych, domowych warunkach, ale to nie jest ich pierwsze webinarium. To jest moje pierwsze webinarium, więc wybaczcie Państwo wszelkie potknięcia i pomyłki. Dzisiejsze webinarium ma oczywiście taki swój oficjalny tytuł Jak rozwijać kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej, ale tak naprawdę chcielibyśmy Państwa zaprosić do takiej wspólnej rozmowy e, o grach edukacyjnych, stąd tytuł dzisiejszego webinarium, ten taki prawdziwy, to jest Grać, ale po co? E, podczas tego webinarium e, przyjrzymy się oczywiście kompetencjom kluczowym. E, z perspektywy rozwoju dzieci w klasach 1-3 wspólnie zastanowimy się jakie warunki są najlepsze do kształtowania tych kompetencji przyjrzymy się grom edukacyjnym i zastanowimy się dlaczego one są wartościowym narzędziem do kształtowania różnych sytuacji edukacyjnych sprawdzimy kilka gier i zobaczymy co z nich może wyniknąć jakie mądre doświadczenia mogą one wnieść w klasach z tymi najmłodszymi dziećmi i przede wszystkim porozmawiamy o strategii wykorzystania gier edukacyjnych w edukacji, żeby nie było tak, że gra traktowana jest przez nas jako taki fajerwerk, narzędzie do rozluźnienia czy zabawy, ale żeby rzeczywiście potraktować to jako strategię edukacyjną. Ja jeszcze tylko. Podziękuję tutaj w tym miejscu Ewelinie i Karolinie, że zgodziły się przyjąć to zaproszenie do naszego studio. Witam też Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś pytania w trakcie tego spotkania, to zachęcamy do nadsyłania ich do nich i w końcówce, w ostatnich 15 minutach tego webinarium spróbujemy na nie odpowiedzieć, dlatego zostańcie z nami Państwo do końca. Niestety jeszcze zajmę tutaj chwilkę, ale tylko po to, żeby króciusieńko opowiedzieć o kompetencjach kluczowych, nie wszystkich, bo ten zestaw jest dość szeroki. My byśmy chcieli dzisiaj skupić się na kompetencjach uczenia się, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i kompetencjach matematycznych. Jak Państwo wnioskujecie, te kompetencje matematyczne wskazują na to, że będziemy głównie rozmawiać o grach matematycznych. No właśnie. Dlaczego gry? Myślę sobie, że przygotowując ten temat i opracowując go, szukałyśmy takiego narzędzia, które można wykorzystać w edukacji wczesnoszkolnej, a które jednocześnie w swoich, jakby w swoich celach i założeniach rozwija umiejętności i kompetencje, wszystkie te kompetencje, o których wspomniałaś Sylwia wcześniej, czyli te trzy, które wymieniłaś. I gdyby je. Gdyby to sobie myślę, że gry, y, gry tworzą taką sytuację, w której zarówno kompetencje uczenia się, jak i kompetencje komunikacji, ale w, tak naprawdę na sporym gruncie matematycznym są rozwijane. Y, oczywiście gry mają też swoje duże i głębokie podłoże teoretyczne i gdybyśmy się chcieli zastanowić y, nad y, tym, kiedy w edukacji wczesnoszkolnej dzieje się taka edukacja, która jest wystarczająco dobra, no to pomyślelibyśmy sobie zapewne, jak gdyby tak zapytać pewnie osoby, które nas oglądają, to jestem przekonana, że większość z nas odpowiedziałaby takimi skojarzeniami, że uczniowie są zaangażowani, aktywni, podejmują jakiegoś rodzaju działania, wchodzą w interakcje, no bo przecież mamy rozwijać kompetencje komunikacyjne. I, I wszystkie te spostrzeżenia i skojarzenia odwołują się do realistycznego nauczania, które no właśnie mówi o tym, że skuteczna edukacja czy skuteczna nauka zachodzi wtedy, kiedy uczeń jest aktywny. Ale nam bardziej chodzi o taką aktywność intelektualną o coś, o taki rodzaj aktywności, który proponujemy naszym uczniom, który angażuje nie tylko ciało, co oczywiście też ważne, ale przede wszystkim angażuje nas intelektualnie, bo często jako nauczyciele mierzymy się z taką sytuacją, że Nasi uczniowie gdzieś zatracają trochę tok lekcji, gdzieś mamy wrażenie, że uciekają, gdzieś są z boku. Jasne jest, że powodów tego może być bardzo wiele. Natomiast myślę sobie, że warto przyjrzeć się jednej z takich sytuacji, czy propozycje, które my im składamy, czy aktywności, które my im proponujemy, są wystarczająco angażujące intelektualnie. I, I myślę sobie, że gry stwarzają taką okazję do tego, by zaangażować ucznia tak naprawdę całym sobą, by zaangażować jego intelekt, ale też jednocześnie wejść i stworzyć mu sytuację, w której będzie mógł wejść w relacje z innymi. Ja myślę, że to jest bardzo trudne, bo oczywiście gry nam się kojarzą zwykle z zabawą, czasem wolnym, rozrywką. I teraz e, zapewne wielokrotnie podczas tego webinarium będziemy mówić o tym, jak, jak sprawić. Jak odczarować. Jak odczarować, że gra to nie tylko zabawa. Tak, to tutaj, jak widzicie i pewnie też widzowie widzą, znana wszystkim piramida Daila, którą pewnie wielokrotnie wszyscy widzieli na studiach. Jak to się rozkłada i kiedy najszybciej się uczymy? Tak, w jakich okolicznościach uczą, uczymy się najbardziej skutecznie. I oczywiście 5% gdybyśmy tutaj sobie stanęli przed kamerą i opowiadali, jak świetnie jest korzystać z gier, no to mała by była z tego korzyść. No tak? Już trochę podnosi się jakość tego spotkania, kiedy zaczynamy sobie trochę dyskutować. tak? Już widzimy jakby te 50%. I teraz spójrzmy, co się dzieje, jak gramy podczas zajęć tak będziemy z dziećmi czytać w trakcie grania bo będą miały instrukcje tak i to jak podejść do instrukcji pewnie będziemy się nad tym zastanawiać w trakcie zajęć być może będzie taka gra gdzie dzieciom damy instrukcję do czytania bo to będzie też celem naszej aktywności z nimi żeby czytały być może sami zdecydujemy się przeczytać zasady gry ale to czytanie jakby może być dostępne u dzieci jeśli chodzi o, o Granie. Mhm. A czy mogę tutaj zadać pytanie, tak. jeżeli chodzi o to czytanie, bo w pierwszej klasie no, większość dzieci czytać jeszcze nie umie, jak wtedy sobie z tym radzić? To jednym z rozwiązań jest właśnie to, że czyta nauczyciel. Mhm. Tak? I wtedy on przeczyta w, w najlepszy właściwy sposób. Jeśli chcemy, żeby instrukcja była przeczytana po to, żeby z niej skorzystać, najlepiej, żeby przeczytał ją nauczyciel, ale co później? To, że przeczytałem, to nie znaczy, że dziecko zrozumiało, usłyszało to, co się powinno wydarzyć. Mhm. I co wtedy może się wydarzyć? I wtedy możemy zademonstrować, tak? Czyli kolejne... Czyli co? Rzucić kostką? Na przykład. Pokazać mhm. pierwszą rozgrywkę. Po, po pierwszą możemy... Rozgrywkę. To nie musimy być my. To mhm. mogą być uczniowie. I nawet lepiej, kiedy to będą uczniowie, tak. którzy zademonstrują kolegom, koleżankom. <gry> czyli znowu zobaczmy, już jakby e, wzrasta, ale tutaj w odniesieniu tylko do instrukcji, tak? Mówimy tutaj o rozumieniu zasad gry. Pokazanie, ale ta demonstracja jakby się odbywa. Jest. Już na etapie czytania instrukcji zachodzi uczenie się. Tak, Oczywiście. ja bym jeszcze nawiązała do tego czytania. Dlatego, że myślę sobie, że warto docenić bardzo kompetencje współczesnych dzieci i y, umiejętność czytania wśród pierwszaków wbrew pozorom wysoka. jest dosyć wysoka. Jasnym jest, że najczęściej dostajemy klasy zróżnicowane pod tym względem. Część dzieci jest czytająca, część nie, ale dlaczego nie wykorzystać potencjału dzieci czytających i nie zorganizować grania w taki sposób, by w w, by, by połączyć w pary czy w grupy, w zależności od oczywiście liczebności danego zespołu przy grze, były dzieci, które mogłyby przeczytać. Y, 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 przeczytać po prostu instrukcję. I jakby, tak, to tak, jakby u... znowu. Jak, jak angażujemy dzieci i aranżujemy taką sytuację, żeby to one czytały, one się zaczynają uczyć. Tak? Znowu zobaczmy. Nauczanie innych. tak Jak wysoko jest w, w tej grupie tych sposobów na to. Skuteczne uczenie się, tak? Jeśli uczę innych już w trakcie rozgrywki bądź nawet na etapie przygotowania, to już korzystam sam, choćby z tego, że korzystam i z języka matematycznego, którym się posługuję. Będziesz dodawał, będziesz odejmował. Z, musisz podjąć decyzję, i tak dalej. Tak, w których sytuacjach w taki naturalny, łatwy sposób dajemy taką przestrzeń uczniom, żeby ze sobą się komunikowali? Jesteśmy na razie przy instrukcji. Właściwie jeszcze samo granie się nie zaczęło, ale tak sobie myślę, że y, nawet przy tej instrukcji uczniowie y, y, mają szansę już w tym momencie uczyć innych, bo mają szansę wyjaśniać czy dojaśniać pewne aspekty, y, które się pojawiły w samej instrukcji. Y, Albo yy, weź już na troszkę inny poziom, chociażby ustalania znaczeń. Danych mhm. zasad. Czyli zaczynają ze sobą dyskutować. Ja rozumiem to tak, ty rozumiesz to inaczej. Dokładnie tak. I ustalać mhm. wspólne, wspólne znaczenie. Mhm. Myślę, że to jest bardzo istotne, nie tylko na poziomie gry. To znaczy, żebyśmy wiedzieli, że mówimy o tym samym i że będziemy postępować według tych samych procedur, zasad. zasad. Tak, bo tylko wtedy tak naprawdę będzie możliwa ta zasad. komunikacja. Ja jeszcze cofnę się, oczywiście nie do wykładu, ale do tego momentu wcześniejszego, kiedy nauczyciel decyduje się na to, że mhm. sięgnie po. I wykorzystają ją na swoich zajęciach. To też wymaga takiej dużej czujności, uważności i znajomości swoich uczniów od mhm. nauczyciela, bo jeżeli sięga po gry istniejące już na rynku, no to on musi mieć taką pewność, że ta instrukcja, która jest tam dołączona, jest wystarczająco zrozumiała dla uczniów, a jeśli nie, to musi. Tak naprawdę trochę tę instrukcję przetworzyć Jasne. i skierować taki komunikat do dzieci, który y, y, będzie y, dla nich zrozumiały. I ja w tym już widzę wartość, mm. to znaczy takiej taki pracy trochę z narzędziem. Też, trochę też, Sylwia, mówisz o tym, że ja chcąc zagrać z uczniami, muszę się do tego przygotować. Tak, tak? czyli tak. najlepiej y, zrobić to, y, co z Eweliną hmm. robimy, przygotowując zajęcia dla studentów, wcześniej zagrać tą grę. Tak, zagrać mhm. bardzo dobra motywacja, tak, tak, siadamy, słuchaj, siadamy z mężami tak, i, wieczorami. E, gramy, i gramy, i sprawdzamy, mhm. i e, budując nawet pytania, zastanawiamy mhm. się nad tym, czy pytanie, które zadajemy mężom, czy same znamy na nie odpowiedzi, tak? Czyli tak naprawdę ta wartość jeszcze przygotowania jest bardzo istotna i będzie to na przykład w tym, że będę się zastanawiać, czy instrukcja, którą podaję uczniom, jest zrozumiała. Tak? Jeśli chcę skorzystać z gry komercyjnej, gdzie instrukcje są jest, takie, tak, to czy się na to decyduje? Nie, a, czy może jednak dam im wersję krótszą, a może któreś z dzieci zna już tą grę tak. i będziemy mogły skorzystać z tego, że dziecko będzie mogło tak. opowiedzieć, jak wcześniej upewnimy się, czy znamy tą samą instrukcję. Tak? M. To jest też sobie, myślę, taki moment do tego, żeby zadecydować, jak ta gra tak naprawdę pojawi się na naszych zajęciach. W jakiej ona formie wypłynie. E, bo e, to, o czym mówiła Karolina, gry bardziej skomplikowane, trudniejsze w swoich zasadach, czy takie, których po prostu, czasami są instrukcje, które mają kilkanaście stron. Yy, więc wtedy mamy, wtedy mamy szansę po prostu zadecydować, czy daję grę i mówię uczniom, dobrze, to zagrajcie i patrzę, co się z tym dzieje. Hmm. Czy yy, jednak zdecyduje się na to, żeby pokazać jedną rozgrywkę, albo wcześniej poprosić, żeby któryś z uczniów, o ile ją zna, przygotował sobie tak, tą rozgrywkę i pokazał innym. Hmm. Na to ja jeszcze, jeszcze tak. tu wejdę w słowo, bo mówimy o cały czas o przygotowaniu, cały czas jesteśmy hmm. jeszcze na tak, mówiłaś o tym, że warto zastanowić się, w jakiej formie tak, tak. będziemy grać i w jaki sposób będę wprowadzać uczniów w tę grę, ale myślę, że jeszcze ważniejsze jest, żebym sobie uświadomił, uświadomiła cel Ach, edukacyjny, bo tak, to nie to, chodzi to, o to, żeby tak. wziąć tak, jakąkolwiek tak, to, grę. To tak. to za chwilę, za chwilę będzie o tym. Jeszcze <laughs> będziemy o tym mówiły, ale rzeczywiście warto słuchajcie, pamiętać, tak, że gra to czytanie, gra to jest moment, w którym też możemy demonstrować, w jaki sposób mhm. pracować. Z tą grą, czy uczniowie to mogą robić, czy możemy to my robić, ale kolejne. Mogę tak? wejść jeszcze w tą mhm. demonstrację, bo tak sobie myślę, <noise> przepraszam, ale tak sobie myślę, że tu już wchodzą też pewnego rodzaju kompetencje prezentowania yy, prawda, jakiejś grupie odbiorców pewnych bardzo konkretnych treści. I muszę mhm. zadbać też o to, żeby te treści były jasno zakomunikowane i żeby były zakomunikowane w taki sposób, żeby. Po prostu inni nie zrozumieją. Być może czasami muszę zmienić słowo i zamienić je na inne, tak, skoro widzę, że nie, decyduje... nie, ma, nie ma odbioru tak. Tak, tego słowa. I cały czas mamy pracę nad kompetencją uczenia się. Tak, ale tak. I to jak jest jakby to... na tym pierwszym etapie, gdzie powiedzmy, może być tak, że tą instrukcję my przedstawiamy, pokazujemy, my tą demonstrujemy pierwszą rozgrywkę razem z uczniami, oni później sobie ewentualnie, mhm. ale tak naprawdę patrząc jeszcze na piramidę Dale'a, mhm. to w trakcie rozgrywek, to wszystko też się dzieje. Znaczy. Tak, bo będzie dyskusja w grupie, w tych grupach, które, w których dzieci tak. będą grały, będzie nauka przez praktykę jak najbardziej. Tak, bo dzieci ileś razy doświadczą różnych sytuacji. Dzisiaj będzie na takich bardzo prostych grach, łatwych do zorganizowania, w klasie będziemy mogli to pokazać, że tutaj. Dużo rzeczy, które się wydarza w innych okolicznościach zajęć, może się wy, wy, wydarzyć w takiej formule gry. To ja jeszcze tylko do tej dyskusji w grupie i nauczania innych, mhm. bo oczywiście gry zwykle nam się kojarzą z tym, że gramy indywidualnie z drugą osobą, mhm. nie ma zespołu. Ważne jest to, żeby no, gra nie była tylko rywalizacją, ale była właśnie mhm. tym uczeniem się we współpracy, więc cieszę się, że tutaj zwróciłyście na to uwagę i mam nadzieję, że omawiając te gry, tak, też będziemy do tego wielokrotnie wracać. Oczywiście. Tak, i to jest, słuchajcie, właśnie jakby to jest, tutaj nazwałyśmy ten slajd wartość edukacyjna gier, a tak naprawdę to jest przepis trochę, jak z tymi grami pracować. Tak, bo to mm -hmm. tym punktem wyjścia dla nauczyciela, który przygotowuje grę, jest to, żeby zastanowić się, jaką grę i z jakich powodów chce uczniom zaproponować. Dlaczego chcę poświęcić półtorej godziny mm -hmm. tak, na to, żeby. Y Ko zajmować się konkretną grą, bo to nie będzie 45 minut, mm -hmm. bo w takiej wersji, jaką Jak? my proponujemy, to nie może być 45 minut, bo to będzie za mało. Bo to będzie kilka rozgrywek, hmm. a nie będzie tych elementów, o których właśnie tutaj przy okazji tego slajdu chcemy hmm. przypomnieć. Tak, ale my też, hmm. wiesz Sylwia, jak się przyglądamy nauczycielom, którzy wykorzystują hmm. gry na lekcjach, bo wykorzystują absolutnie. I trzeba o tym powiedzieć, że gry są obecne w polskiej szkole. Są często dołączane do pakietów edukacyjnych. Nauczyciele mają swoje gry, często tworzą gry z uczniami i też przyglądając się swojej praktyce sprzed, jakiegoś czasu wstecz. To właściwie gry były trochę traktowane jako taka lekcyjna atrakcja. Trochę na zasadzie dzisiaj zagramy, więc będzie luźna lekcja. Natomiast nam zależy na tym, by gra stała się sytuacją, w której uczniowie świadomie się uczą. Mm -hmm. I zastanawiałyśmy się, jakby, co, może, co można byłoby wprowadzić do swojego warsztatu pracy, by świadomość uczenia się w sytuacji grania była większa. I tak naprawdę wystarczy bardzo drobny zabieg. Sama komunikacja o sytuacji grania, e, jakby stwarza już tą sytuację, w której uczniowie są ba bardziej świadomi. Myślę, że wystarczy e, zejść z takiego komunikatu, w którym mówimy, to dzisiaj zagramy w daną grę. Albo to dzisiaj się pobawimy. Po, to dzisiaj się pobawimy i będziemy grać. To e, warto zaznaczyć na początku cel, o którym ty mówiłaś i mówiła też Karolina. E, na przykład dzisiaj będziemy dodawać i odejmować, to tylko przykład i dlatego zagramy w daną grę. Mhm. Ja jeszcze bym zwróciła uwagę na to ostatnie zdanie, które pojawia się tak. na tym slajdzie, bo mówiłyśmy o tym, że jeśli wchodzimy z grą do klasy, to z jednej strony bardzo się do tego przygotowujemy, ale z drugiej strony nie nagrze się kończy. Jak rozumiem, tak. ona rozpoczyna pewien proces uczenia się, omawiania tego, czego się nauczyliśmy, ale też sprawdzania, czy są jakieś inne możliwe strategie pracy. Tak, chciałyśmy jakby pokazać też gry w nowej odsłonie, w odsłonie takiego preludium do preludium do dalszych aktywności, do tego, że gra właściwie może być świetnym momentem wyjściowym, chociażby do projektu edukacyjnego, chociażby do rozpoczęcia jakiegoś tematu, który można ciągnąć tak długo, jak długo chcą uczniowie, czy tak długo, jak może sobie na to pozwolić dany nauczyciel. O tym, jak to zrobić, czyli jakie strategie, techniki, metody wykorzystywać, by, by tę grę kontynuować dalej, będziemy pewnie pokazywać już na konkretnych przykładach gier, o których będziemy dzisiaj mówić. Ja tylko zapytam mhm. prawdopodobnie odpowiecie na to być może na koniec webinarium, a może nie odpowiecie. Czy gra może zastąpić karty pracy, ćwiczenia, słupki? Wydaje mi się, że w takiej formule, w jakiej proponujemy, gdzie, ka, gdzie gra jest e, inicjacją sytuacji, jak najbardziej może, hmm. bo u nas też mogą się pojawić przy okazji gry karty pracy, ale one będą miały zupełnie inną konstrukcję. Na czym innym, na, raczej na rozumieniu tego, co się wydarza, będą one polegały, będą tak skonstruowane te karty pracy. No dobra, tak po... wchodzimy do klasy i mówicie, kości zostały rzucone. <laughs> tak, i tutaj słuchajcie, widać jest, jak dużo na rynku mamy kości, tak często one są wykorzystywane przy różnych grach. Hmm. Przy różnych grach um, jakich? War planszowych. Planszowych. planszowych, ale nie, wargamingowych. Tak, tak, tutaj um, mogą um, osoby, które grają w takie gry, zauważyć um, gry o innych kształtach. I tutaj słuchajcie, mamy. Mamy kostki sześciościenne, na których mamy. Um, ta, tak, tra 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 tradycyjną. Tak, tradycyjną kostkę, na której mamy kropki. Mamy kości, na których mamy, e, zobaczcie, e, cyfry od zera mhm. do dziewięciu. I tak. mamy, słuchajcie, kości, na których mamy już liczby, bo pojawia się też dziesiątka. I warto jakby to rozróżnienie przy różnych aktywnościach o tym pamiętać. Bo jeśli gra będzie nam służyła do tego, żeby dodawać, odejmować, dzielić lub mnożyć, mówmy wtedy, że to są liczby na mhm. naszych kościach. Jeśli w grze, grze gra będzie polegała na tym, że będziemy uzupełniać jakieś liczby trzy, 4 cyfrowe, to używajmy kości i mówmy, że to, co losujemy, to są cyfry, które będą budować nam liczbę czterocyfrową. Ja myślę, że zwróciłeś tutaj uwagę na bardzo ważną rzecz, na taką uważność na y, język, język matematyczny, żebyśmy Dokładnie. się nawet przy tego rodzaju aktywnościach posługiwali właściwymi pojęciami i jakby w ten sposób modelowali też u uczniów y, y, ich wypowiedzi matematyczne. Mhm, ale tak sobie myślę, że właściwie gry trochę nas zmuszają do tego, żeby mhm. używać odpowiedniego języka matematycznego. I co, czego przykładem może być ta najbliższa gra, którą pokażemy. I gra jest bardzo prosta w swojej konstrukcji, nazywa się Do 10. Planszę widać zapewne teraz na ekranach. I tak sobie myślę, że zanim zacznę ją omawiać, to poruszyłyśmy dwa wątki wcześniej. Pierwszy był taki, że spotykamy w pierwszej klasie uczniów, którzy nie czytają, i pewnie część z nauczycieli myśli: no dobrze, ale jeżeli taka. Instrukcja jest długa, no to zanim oni sobie to przeczytają, albo ja im przeczytam, to minie tyle czasu. Natomiast ja tu chciałam pokazać grę, która w swojej instrukcji jest bardzo prosta. Polega na tym, żeby po prostu rzucić kostką, postawić pionek swojego koloru na takim polu planszy, na którym brakuje do dziesięciu wyrzuconej przez ciebie liczby kropek. Teraz ruch ma twój przeciwnik. Więc, jakby czas, który zajmuje nam przekazanie tej instrukcji, jest naprawdę niewielki. Poruszyłyśmy też drugi wątek. Wątek kształtowania się pojęć w edukacji matematycznej, pojęć matematycznych. I to jest przykład gry, w, która może nam posłużyć do tego, by kształtować pojęcie liczby. Natomiast pojęciem pierwotnym do pojęcia liczby jest pojęcie ilości. Kiedy przyjrzymy się planszy, która jest zbudowana z kilkunastu pól. I na każdej z pól y, mamy ilość kropek. Tak samo te kropki są użyte na kościach. Y, więc Dzieci grając w grę, która jest bardzo prosta yy, i tak naprawdę myślę sobie, że spokojnie mogą zagrać w nią też przedszkolaki, bo przecież nie operujemy tutaj na żadnych symbolach. Yy, jedyną umiejętność, jaką musimy tutaj posiadać, to jest umiejętność przeliczania. Notabene jedna z najważniejszych yy, w mojej ocenie umiejętności matematycznych yy, dzieci, która leży u podstaw... Yy, yy, yy. Dużej zaradności arytmetycznej, która sobie myślę jest dla wielu nauczycieli niezwykle ważna. Więc uczniowie mają szansę sobie przeliczać zarówno pola, jak i mają szansę przeliczać kropki na kościach. A może to zademonstrować? Mamy, Mamy staje się, że film. film. Zapraszamy. Tutaj, słuchajcie, jest rzut, i wyszło nam, tak, dwa. wypadło wypadła dwa, dwa oczka. Jakiego pola będziemy szukać? Skoro wiemy, że ma być ich razem, dziesięć. Mm -hmm. Osiem? Osiem. Świetnie. To będzie dużo Brawo. kropek, czy mało? Yy, dużo. 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 Dużo, tak, to będzie dużo kropek. Skoro mało mi wypadło na kostce, to będę szukać takiego pola, <laughs> gdzie będzie ich dużo. Tutaj, słuchajcie, położone jest na polu cztery, więc pewnie na kostce wypadło 6. 6. Teraz wypadło cztery. Teraz wypadło cztery. To ma być dużo na tej planszy, czy mało? Zobaczcie, przystawił sobie gracz do planszy kostkę, Aha. do pola. Dopasował. Dopasował, tak. I, I nawet nie przeliczył, tylko po prostu tak. porównał obraz. Y tak. tak. Mhm. O, zobaczcie, tutaj już jest dwa. Co robi gracz? w tej sytuacji po prostu przeliczył, przeliczył. Mhm. Prze dwóch jest to dosyć proste. Tak jest, brakuje mi dużo, ale zobaczcie tak dużo jest tych kropek na więc czy to jest 8 czy 9, to muszę się już zastanowić, mhm. żeby być pewnym, że postawię pionek na dobrym polu muszę przeliczyć te kropki. Mhm. Mhm. Gdybyście chciały omówić tę grę, to na co zwróciłybyście uwagę przede wszystkim. Ja sobie myślę, że przede wszystkim warto zacząć od celu matematycznego. I pierwszy z nich wybrzmiał, tak naprawdę, w tej pierwszej części, o której mówiłam, czyli mamy sytuację, w której uczniowie samodzielnie budują pojęcie ilości, a w dalszej, części, w dalszej kolejności pojęcia liczby, ale też mają szansę przeliczać. Natomiast, w, w, bo tak naprawdę. To przeliczanie jest w takich pierwszych doświadczeniach z tą grą. Tak zaczynają dzieci grać. Natomiast potem wchodzą na y, trochę wyższy etap, na czym nam, nauczycielom, bardzo zależy, czyli zaczynają być sprytne i sprytnie liczyć, i zaczynają widzieć związek dodawania i odejmowania. I tutaj świetnie, y, świetnie się realizuje taki cel, o którym mówimy, że najlepszym sposobem na odejmowanie jest dodawanie czyli dopełnianie do do pełnej dziesiątki. Mhm. Czy w pewnym sensie można powiedzieć, że y, oni budują sobie swoje własne strategie, y, no te najsprytniejsze, te, które najszybciej doprowadzą ich do realizacji jakiegoś celu? Myślę, że tak. I to, co jest najcenniejsze w tym, że to odbywa się bez ingerencji nauczyciela. To nie nauczyciel mówi, słuchajcie, będzie wam wygodnie, jeżeli takie działania o zrealizujecie w taki sposób. Tylko uczniowie sami mają szansę sobie mm -hmm. zbudować własne strategie na rozwiązywanie, na rozwiązywanie tego, tych problemów, tak? Tych poszukiwanie tak. tych problemów. Ja, ja bym wróciła mm -hmm. jeszcze do tego, co y Ewelina wspomniała o czym. Także tutaj. Y Uczniowie sobie budują pojęcie liczby, że ono jest pierwotne, znaczy, że pierwotnym jest pojęcie ilości. Mm -hmm. I to jest ważne, bo często na jakichś warsztatach czy spotkaniach z nauczycielami pojawia się pytanie, jak to, dlaczego pani mówią o ilości kropek? Przecież to jest liczba. Mm -hmm. I ważne jest, żebyśmy pamiętali, że to pojęcie liczby będzie dopiero dzieci sobie je budują w trakcie tej edukacji wczesnoszkolnej. My już je mamy. My, jak widzimy na przykład autobus 510, to nie będziemy traktować tej li tego, mhm. co widzimy, jako liczby, z którą, którą możemy dzielić, mnożyć i tak dalej. To jest jakiś umówiony kod, który znają wszyscy panowie, którzy jeżdżą autobusami, że 510 autobus jeździ jakąś trasą. Tak. Ja już się teraz przyznam do błędu wielkiego, który robiłam, e, czytając wasze materiały i w jakiś tam sposób redagując, bo bardzo często jak widziałam właśnie słowo ilość, Aha. To, ale jaka ilość? To ma być Czułam niepokój. Tak. Czułam niepokój. I to jakby z tego wynika, tak, że y, 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 liczba naturalna ma ileś aspektów. Mhm. I my już mamy to w sobie, tak widzimy ją jako kody, jakieś, na które się umówiliśmy, tak jak na przykład numer PESEL, widzimy je jako jakieś inne, widzimy je jako na przykład, nie wiem, w aspekcie miarowym też tej liczby, mm -hmm. że ona się pojawia z jakimiś, z jakimiś mm -hmm. wielkościami, tak, które będą obok tej konkretnej liczby a dzieci dopiero się uczą, czym jest liczba. A chciałabym Z zapytać, punktem jeszcze... wyjścia będzie ta ilość kropek. Mhm. Chciałabym zapytać jeszcze o ten moment grania. Mhm. Y, powiedziałaś, że nie, nie korygujemy ucznia, pozwalamy mhm. mu stworzyć własną mhm. strategię. To kiedy następuje taka weryfikacja potencjalnych błędów? Bo zakładam, że to się pewnie też podczas rozgrywki zdarza, czy też po prostu nie jest konieczna ta weryfikacja? Kto będzie weryfikował? Etapie. Tak grają uczniowie mhm. w dwu osobowych mhm. zespołach. Kto będzie pierwszym, kto będzie korygował? I Oczywiście, Koledzy, że tak. To, jest, to się odbywa absolutnie naturalnie i w, w szybkości po prostu sekundy. Powiedziałabym że że nawet przeciwnik... więcej, że uczniowie będą sobie podpowiadać. Tak. Słuchaj, możesz postawić tak. tu i tu. Tak, tak mhm. że jakby będzie często taka dynamika gry. A nie włączy się taka no, niezdrowa rywalizacja. On popełnia będzie, błąd, więc ja jestem do przodu. Jak będziemy dużo grać... To nie. To nie. Ok. Jeśli to będzie... jeśli to wszystko też zależy od atmosfery i od poczu poczucia bezpieczeństwa, jakie mamy, jakie tworzymy dzieciom w klasie, bo to jakby jest punktem wyjścia. Nie zagram z dziećmi, które dopiero co we wrześniu przyszły mi do szkoły. One się muszą poczuć bezpiecznie. bezpiecznie. bezpiecznie Jak się. poczują się bezpiecznie hmm. i proponuję im, żebyśmy zaczęli grać, to znaczy, że to jest taki moment, kiedy e, nie tworzę i zaczynam tworzyć atmosferę wykorzystywania gier jako narzędzia do uczenia się. A nie jako narzędzia do rywalizacji. Jasne. Mhm. I zobaczcie, tak naprawdę doszliśmy do tego momentu, gdzie klasycznie skończyłybyśmy zajęcia. Mhm. Dzieci zagrały w grę, poćwiczyły. Teoretycznie można byłoby uznać, że aktywność zostaje zakończona. Nam zależy na tym, by pokazać, jak pójść krok dalej. Jak uczynić to granie procesem świadomego uczenia się. Zaproponowałam tutaj pytanie, czy jest, które można i absolutnie zalecałabym i zachęcała do tego, żeby zadać je uczniom po, po rozgrywce, czy jest jakiś szybki sposób na znalezienie pola na planszy z kropkami, do którego może pasować wynik rzutu. To jest to pytanie, które w, w trakcie zadawała nam Karolina. Tak jak omawiała jak omawiałyśmy, jak omawiałyśmy filmik. I co ciekawego mówią dzieci? Mówią tak, że bardzo często przystawiają sobie, kiedy na przykład wyrzuciły cztery, przystawiają sobie cztery, szukając tej czwórki podobnego układu na y, któryś z pól. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że zaczynają widzieć cztery jako, jako już liczbę. Po prostu buduje się w ich. W, po prostu budują sobie obraz liczby i w ten sposób zaczynają bardzo też bardzo taki ciekawy i ja bardzo lubię to słowo w bardzo sprytny sposób poszukiwać odpowiedzi i poszukiwać odpowiedniego dla siebie pola czyli wchodzą już nie z przeliczania 1 2 3 4 tylko one zaczynają od razu widzieć czwórkę której automatycznie szukają na planszy dokładając jeszcze doliczając kolejne i pytaniem, które bardzo lubię zadawać swoim uczniom po każdej rozgrywce jest, jak grać w tę grę, aby wygrać? I to jest takie pytanie, które y, bardzo uruchamia, y, uruchamia uczniów i uwielbiają opowiadać o swoich strategiach i swoich pytanie pomysłach. Jest, czy w tamtej grze jest taki przepis na wygrano, tak? a mm -hmm. jeśli nie, to znowu to jest taka sytuacja, w której uczeń może to zauważyć, bo może powiedzieć, tutaj nie ja decyduję. Dokładnie. Tylko? I to jest jak, wątek, o którym Karolina poruszyła. Jest ważne, bo to jest akurat przykład gry bardzo losowej, i o wygranej decyduje tak naprawdę lud szczęścia i odrobina koncentracji. I rozumiem, że warto to podczas tej rozgrywki, Oczywiście. czy też po, po omawianiu mm. tej rozgrywki, uczniom yy, yy, podkreślić, tak? żeby właśnie gdzieś zneutralizować ten taki yy, rywalizacyjny. Jeśli się emial. pojawił. Tak? Jeśli się o, pojawił. I, I się pojawił. Się pojawił. Tak. jest jeszcze tak. druga rzecz, którą ty powiedziałaś, że dzieci lubią się dzielić tymi swoimi sposobami. Ja myślę, że to jest też bardzo ważne w kontekście motywowania dzieci, które po prostu widzą, że każdy robi to trochę inaczej, tak jak po prostu jest w danym momencie jemu najlepiej. I czują się też trochę może autorami tej swojej własnej strategii yy, dopasowywania kostki, tak, na przykład ale... kropek. Tak, ale widzę też, że ja nie muszę myśleć w jeden określony sposób. Jest tak dużo pomysłów na tę samą grę, że ja mogę mieć swój własny autorski. Ale też dochodzi tutaj jeszcze inny wątek. Mówiłaś o tych dzieciach, które być może nie odniosły sukcesu, nie wygrały w tę grę. One, w sytuacji, kiedy będziemy rozmawiać o strategiach, które mogą nam pomóc wygrać w tę grę, mają szansę na to, żeby przysłuchać się, co zrobić przy kolejnej rozgrywce, aby. Trochę zwiększyć swoje, swoje szanse, szanse. najnormalniej w świecie. Więc schodzimy z piedestału przegranej jako porażki, ale bardziej nie wygrałem? Dowiem się, jak to zrobić. Może jest mhm. na to jakiś sposób. W tej grze akurat faktycznie. Ona ma spo, spory taki e, aspekt e, losowy. E, natomiast ma też bardzo fajną, e, bardzo ciekawą modyfikację, którą lubię. E, przyjrzyjcie się, to jest ta plansza z liczbami. Mhm. I ona jest krokiem dalej. To jest kolejna aktywność, którą możemy zaproponować po, po pierwszej planszy, którą e, pokazałyśmy e, na filmie. Którą pokazałyśmy na filmie. To jest jedna z modyfikacji. Ona. Stwarza też y, y, sytuację, którą bardzo lubię. Mianowicie, mając w klasie dzieci o różnym potenc potencjale, y, z różnymi kompetencjami matematycznymi, zarówno jedna jak i druga plansza doskonali te same umiejętności, te same kompetencje, ale na różnych poziomach. Zobaczcie, tutaj już operujemy symbolami, tutaj już mamy coś, co nauczyciele często mu, y, lubią nazywać działaniem z okienkiem. Tak? Tak, okienko jest. Tak. A tak i zobaczcie, teoretycznie tego wcale tej planszy, wcale byśmy nie zaproponowały przedszkolakom. Mhm. Tamtą już tak. Więc mając grupę o zróżnicowanych kompetencjach czy umiejętnościach, można zagrać w tę samą grę, proponując tylko różne plansze. Gdzie można oczywiście, tak, jeśli zdecydujemy się, że ta para będzie grała w tą grę, tak? mhm. a ta będzie korzystała z tej planszy. Mhm. Możemy później podsumować i tak naprawdę stworzyć sami taki zapis tego, co się działo. Tak? Mhm, Gdybyśmy tak. mieli zamienić te kropki na liczbę, na liczbę. Mhm. to jakby to wyglądało? Tak. Tak. tak, i zobaczcie, przechodzimy też z reprezentacji ikonicznej, mhm. tak, na symbol tego obrazku, tego obrazku o, tak. liczby, Kropę. na y, reprezentację symboliczną, do której zresztą mhm. bardzo często się w edukacji matematycznej w, w klasach 1-3 dąży. A myślę, że warto być ostrożnym i wcale z nią tak szybko nie biec. Ale z drugiej strony rozumiem, że to nie jest tak, że jak dzieci jeszcze nie poznały dziewiątki, to nie możemy operować ilością Absolutnie. dziewięć. Bo to jest Absolutnie. bardzo często taki zarzut, tak. Ale jak ja tak. mogę ćwiczyć na dziewiątkach, jak nasze dzieci jeszcze nie umieją zapisać liczby dziewięć? Ach, myślę sobie, że kompetencje matematyczne uczniów klas 1-3 są naprawdę. Daleko wyższe niż nam się wydaje, i dzieci hmm. przeliczają do naprawdę w bardzo szerokim zakresie. Czy znaczy warto znać? Oczywiście są, tak, są wyjątki. Zdarzają się dzieci, uh -huh. które e, jakby nie są tak do przodu, ale naprawdę e, spójrzmy na strukturę całej klasy, uh -huh. i e, tak. myślę, że to jest jeden z, ze sposobów, jak możemy. E, modelować to, jaki hmm. poziom gry dla jakich uczniów, gdzie cel jest ten sam. Ja bym tu jeszcze yy, wróciła troszeczkę do tych kompetencji kluczowych. Uh Myślę, -huh. że ten rodzaj zadań czy też narzędzi yy, pozwala kształtować kompetencje inicjatywności. Jakby tworzymy dzieciom szansę na to, by podejmowały jakąś inicjatywę. Nie zawsze pewnie ta inicjatywa kończy się, nazwijmy to tak w cudzysłowie, sukcesem, uh -huh. tak? ale one mają szansę. Podjąć inicjatywę samodzielnie bądź zespołowo. Tak, i mają tu y, też szansę na y, tak naprawdę na, na podjęcie decyzji, czy ta strategia, którą wykorzystałam wcześniej, była o, o, odpowiednio do mnie dla mnie korzystna, czy nie mhm. mają szansę ją zweryfikować. Y, chciałam też zaproponować jeszcze dwa, dwie inne modyfikacje, o, które wracam. są bardzo szybkie, bo można rzucać dwiema kostkami. Mm -hmm. I wybierać na przykład tak, tę, która jest dla mnie korzystniejsza. I wtedy troszeczkę... A wybieram wtedy sobie kostkę. Tak, a, ale wtedy też ograniczamy ten element losowości. Mm -hmm. I wtedy wygrywa dalej uczestnik, który zajmie więcej pól na planszy z, z swoimi pionkami. Albo wygrywa ten, za, ten zawodnik, który jako pierwszy ustawi trzy pionki swojego koloru obok siebie. tak Czy w linii pionowej, poziomie, czy, czy, czy po skosie. Więc, jakbym... Więc to już bardziej jeszcze... Włącza się strategia, tak. Tak, Którą muszę wykorzystać, żeby zająć to pole, które dami, nie mówiąc od tego, że się zastanawiam, które jest naj, najlepsze jest, pole na, tak, planszy, na początek, żeby tak. na początek, żeby tak. zainicjować jakby to stawianie tak. swojego pionka, czy wybiorę pole wrogu, tak, tej planszy, Gdy... czy jednak bliżej środka. Czyli tak? to jest też podejmowanie decyzji i pewnego ryzyka, tak? Które pewnie towarzyszy nieodłącznie każdej takiej grze, która wymaga jakiejś, nawet najmniejszej strategii. No, ja mam oczywiście taką trudność z tym wygrać. Teraz nie odpowiadajcie mi na pytanie, co zrobić, by to wygrać tak nie, 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 nie było zaakcentowane, ale gdzieś wróćmy do tego w naszej dalszej rozmowie i przejdźmy do kolejnej gry. Tak, słuchajcie, tutaj są z życia wzięte plansze, narysowane przez uczniów z mojej szkoły i uczniowie plansze do gry, którą im proponuję, rysują. Gra się nazywa Zwierzak. Widać tutaj e, różne stwory. Pierwszy to jest lis, jeśli ktoś nie rozpoznał. Drugie to jest, bliżej e, mi e, trudno powiedzieć, jakieś no. zwie zwierzę-stwór. Tak, stwór. E, e, no i mamy jeszcze żółwia. Słuchajcie, pola są od jednego do 12. I to no, te y, mają dzieci rysując tę planszę. Tak, to wiedzą mhm. dzieci i teraz pytanie. Dlaczego, słuchajcie, proponujemy im rysowanie planszy? Jak tak intuicyjnie sobie myślisz, Sylwia? Czemu chce, żeby grał na swojej planszy? No, myślę, że się czują troszkę wtedy autorami procesu, który się rozpoczyna i to jest chyba taka najważniejsza rzecz. Tak, fajnie jest, bo gram na swojej planszy, mm -hmm. tak, to co będę robiła, robił, tak, i tutaj jakby włącza się ten element. Ale, druga warto, rzecz. ale warto, słuchajcie się, zastanowić, czy rusujemy planszę y, na początku, bo wtedy musimy dać szansę i, i mieć czas na to, żeby tą planszę. Stworzyć. Tak, mhm. narysowały. Tak? Ta plansza musi zostać narysowana, żeby móc, móc zagrać. Niektórym zajmie to chwilę, niektórym troszkę. Niektórzy będą dokładniej kolorować lisa i zajmie to więcej mhm. czasu. Więc być może to jest propozycja na modyfikację już gry. Mhm. Czyli przy kolejnym podejściu do tej gry zaproponuję, żeby teraz narysowali swoją planszę. Mhm. I zwykle ja mam taką kolejność. Mhm. Na początku grę na przeze mnie Gotowy. narysowanej planszy gotowej, a przy modyfikacji proponuję im, żeby narysowali i na kolejnych zajęciach zagramy na planszy przez nich narysowanej. A ja bym jeszcze zwróciła uwagę na to, dlaczego zwierzak, tak, bo rozumiem, że wybierają coś, co jest dla nich ważne, z czym się czują dobrze. To prawdopodobnie jest albo ich ulubiona maskotka, albo może zwierzątko, które mają w domu i już w ten sposób też tworzymy takie przyjazne warunki uczenia się. No dobrze, to coś więcej o tej grze? Tak, słuchajcie, no, gra na czym polega? Mamy trzy kostki, tym razem nie jedną. Są już trzy kostki, rzucamy trzema kostkami i to, co się dzieje podczas rozgrywki, to jest wybór między trzema z tych kostek. Tak, wybieram dwie z nich i zastanawiam się, czy będę dodawać, odejmować, mnożyć, czy może będę dzielić. Tak? Mm. Najwyższy wynik, jaki mogę uzyskać z dodawania, będzie. Tak? Najniższy, który mogę uzyskać z dodawania? No dwa. I to jest znowu jakby wstęp, wstęp do tego, żeby rozmawiać o tej grze. Tak? Te pytania się pojawią prędzej czy później. Być może wtedy, kiedy podejdę do stolika, a być hmm. może później, kiedy będziemy wspólnie omawiać to granie na. Y tak, to demonstrujemy. Żeby, słuchajcie, tak, y tak, słuchajcie, zobaczymy, jak się w to gra. Jest długie elegant. wieczory? Tak. Jest elegancik. Jest elegancik. I teraz decydujemy się 2 i 5. wyszło 10. Co się wydarzyło? Ktoś dodał. Nie, 2 i 5 pomnożo, przepraszam, pomnożo. <laughs> Ktoś pomnożo. Tu mamy co? 3 3, tak? Dobrze. Tak. Mamy dodawanie. 3 i 1. Nie, 2 i 1. Mhm. 2 i 1. Było hmm? odejmowanie. odejmowanie. Tak. Zobaczcie, nawet od drugiej strony, jakbyśmy dzieciom puścili taki filmik, znowu jako kontynuację zajmowania się grą, one mogą już oceniać, co tu się działo, jaką tak. decyzję podejmowała ta osoba, że postawiła swój pionek na tym konkretnym polu. Tak. Czyli nie tylko liczy, ale też po wyniku jakby sprawdza y, jakiego rodzaju działanie zostało, zostało wykonane. Tak, wygrywa mhm. słuchajcie tą rozgrywkę osoba, która ustawi więcej pól, y, obstawi więcej pól w tej grze, mhm. zajmi tak. więcej pól swój, tak, swoim piątkami. kolorem, mhm. bo później się okazuje, że coraz trudniej jest nam zajmować te pola, są zajęte, mhm. coś wypada na kostce takiego, że już nie uzyskam tego wyniku. Zobaczcie, były tam przerwy, tak w tym graniu pojawiały się. Cele. Wiemy, po co to stosujemy. Uczniowie dodają, odejmują, dzielą, mnożą w zakresie do 12. Tak? Liczba jest przedstawiana jako wynik któregoś z działań. To, co kładziemy na plansz, to jest wynik naszego działania, na które podje, do którego podjęliśmy jakby decyzję, że to wykonujemy. E, właśnie, uczeń planuje, dokonuje wyboru i teraz tak. Czasami się zdarzają, że studenci obserwują zajęcia w szkołach, gdzie nauczyciel korzysta. Z podobnych planszy albo innych, z dwóch kostek. Mm -hmm. Gdzie uczeń może podjąć decyzję, teraz muszę to pomnożyć. Tylko, tylko mm -hmm. o działaniu. Tylko, tak, mm -hmm. tylko o, w zasadzie nawet nie, czasami nawet Sylwia nie ma tego działania. No Wiem, tak, że muszę zawsze, zawsze mnożyć, mnożyć tak. zawsze bo dodawać. Tak. Bo ćwiczę mnożenie. Tak. I teraz jak dużo bogatsza jest struktura gry, jeśli dodamy trzecią kostkę. Mm -hmm. Gdzie uczeń może wybrać. Tak, już nawet jeśli zatrzymamy się tylko na dodawaniu, to już tych możliwości tak. mamy więcej. Czyli znów już... mamy tę inicjatywność, tak? To znaczy, tworzymy przestrzeń do podejmowania działania. Mhm. Tak, bo być może jest to do czegoś potrzebne, tak? Też nam. I gdy dajemy dwie kostki, to uczeń y, może y, ma tylko jedno działanie, które wykonuje. Mhm. Gdy damy już trzy, tych działań w takiej rozgrywce, jakim jest zwierzę, gdzie możemy dodawać, mnożyć i dzielić, w ciągu całej rozgrywki uczeń będzie kilkanaście tych działań, które wykona w trakcie gry więcej może. Nawet. Ja widzę tutaj taką wielką zaletę, pracując ze swoją córką, która y, nie ma czasem trudności z matematyką. Aha. To tak sobie myślę, że dla niej najtrudniejsze jest przeskakiwanie z jednego działania na drugie, bo tak naprawdę w szkole generalnie tego się nie ćwiczy. To znaczy albo robimy dodawanie, mhm. dodajemy, tak, teraz dodajemy, tak, dodajemy, dodajemy, tak, tak, dodajemy. I teraz nagle staje w sytuacji, choćby sprawdziano i musi po prostu, że tak powiem, wykonać tak, działania naprzemiennie i zaczyna jej się to y, mieszać. Mhm. Znaczy zaczynało, tak? Bo już teraz mhm. jest w starszej klasie. Więc myślę, że to jest też bardzo fajne ćwiczenie, które pozwala tak przeskakiwać, tak? podejmować różnego rodzaju strategie dokładnie. po obrębie czterech różnych działań. Tak dokładnie. I tutaj nie ma czegoś takiego, że kończymy rozdział i już o tym zapominamy. Tak cały czas tak. korzystamy z naszych umiejętności dodawania, odejmowania, mhm. dzielenia i mnożenia. Ale słuchajcie, to nie jest koniec. To jest w ogóle... Ja y mogę też tutaj coś dodać, bo zobaczcie, ta gra jakby nie ma szerokiego zakresu liczbowego, a mimo wszystko wykorzystywane są cztery działania od początku. Y I też sobie myślę o tej grze jako takiej grze, która może zaistnieć w klasie mocno zróżnicowanej pod względem kompetencji matematycznych, mm -hmm. bo właściwie nawet w parze w nią grając, jeden uczeń może tylko dodawać i odejmować i bo mieć tu się tuje, szansę, Bo tu się czuje pewnie po prostu. Tak, mm -hmm. i mieć szansę na wygraną a drugi, jeżeli potrafi już dzielić i ma tę umiejętność, czy mnożyć, tak. to może wykorzystywać trochę tak. szerzej swoje tak. umiejętności. Może. Tak? Możemy też zdecydować się, że na zwierzaku będziemy tylko dodawać i odejmować. To i tak może nam jak tak szeroki jest wachlarz sporo. możliwości. Tak? Tak. Nie... Bo też jest to podejmowanie decyzji, którą kostkę wybieram, czy odejmę tak. od sześciu tak. trzy, czy dwa, czy jeden. Tym bardziej, Dokładnie. że trudniej robi się w tej grze już pod koniec. Gdzie to, o czym mówiła Karolina, gdzie pola są zajęte tak. i ja muszę trochę kombinować, co zrobić z tymi trzema kostkami, jakie działania wykonać na nich, żeby zająć to, które jest wolne. Ciekawe jest to, czy można zrobić sprawdzian z kostkami. E, tutaj jest takie pytanie, <laughs> słuchajcie, czy, komu możemy zaproponować e, taką Tę grę? grę. Tak? Komu, jako... komu, jakim dzieciom? Co one już potrafią, żeby móc zagrać w tą grę? I znowu trochę odpowiedziałyśmy na to pytanie, bo to mogą być dzieci, które tylko dodają i odejmują. Mhm. Ale mogą być też dzieci, które rozumieją już, czym jest, jest mnożenie, mnożenie. mnożenie. Mhm. i dzielenie. Mnożenie. Tak? Mhm. I jest to na początku. I słuchajcie, to jest naj, e, chyba moja ulubiona część mm. jakby, pracy z tą grą. Tak? Instynktownie, jak zadajemy pytanie uczniom, to jest już ta część pracy po grze. E, jak zadajemy pytanie uczniom, co teraz, e, jak Wam się wydaje, które pola najłatwiej jest nam zająć, a mm. które najtrudniej wśród najłatwiejszych pól, jak myślicie, jakie się pojawiają wśród uczniów? Mm. Najłatwiej. <laughs> Jeden? No, no właśnie, jeden się nie pojawia. Nie pojawia łatwiej, ale co uczniowie mówią? Tak. A mówią sześć? Mówią sześć. A mówią sześć. A tak jakoś po środku? Tak, tak jakoś po środku. Tak, że tak, że szóstka szóstka jakoś tak się mają taką, tak, na ileś tak, sposobów zdobyć, tak. korzystając z dwóch kostek. Mhm. Tak, że tą I wtedy zapominają trochę o tym mnożeniu i dzieleniu. Zieleniu. I pojawia się, słuchajcie. Tabelka. Mówimy, dobra, słuchajcie, Ona się pojawia, jak rozumiemy, na lekcji. Pojawia się na tabelką zbieramy, zbieramy. sobie. Zbieramy. Hmm. Marysiu, jak myślisz, którą najłatwiej, a którą hmm. najtrudniej? Najtrudniej i łatwiej jest złapać, bo te jedenastki tak nie mogli trafić. Hmm. Hmm. A kiedy, słuchajcie, tą jedenastkę możemy zdobyć? Kiedy co wyrzucimy na kostkach? Dwanaście no, i jeden? Kiedy na, na, na dwu, do, dwóch wiecie. kostkach. Ta, na ta? dwóch kostkach. Tak? Kiedy na, dwóch kostkach. na dwóch kostkach, mhm. tak? No to, trzech musi, wygieramy... no to musi wypaść 5 i 6, żeby mhm. móc je dodać. dodać. Tak, i tutaj zobaczcie, na naszej, na, na naszej tabelce widać, tak, jest jedenastka. Tylko w... I wpisujemy jakby tą opcję, tak? Czyli ile sposobów jest? Mhm. Jest mhm. jeden sposób. A na ile sposobów możemy tą jedynkę uzyskać? I uczniowie zaczynają Pobina. nam podawać. Kolejne sposoby na uzyskiwanie hmm. jedynki. Tu będzie tak: 11 razy 1, 1 podzielone przez 1, 2 podzielone przez 2 i tak dalej. A potem przejdziemy do dodawania. Czy jest taki sposób, żeby z dodawania otrzymać jedynkę? Hmm. Używając kości. Używając tych, tych kości? Jest, czy go nie ma? No, no nie ma. No nie. No nie ma, no nie ma. tak? <tryk> Co też jest ciekawe. To, teraz, wątkiem. to prawda? Też, co jest też jest ciekawe dla dzieci. No to co możemy? No to jeszcze jest odejmowanie i wszystkie opcje na odejmowanie. Mhm. I potem sprawdzamy inną liczbę, na którą dużo osób za zagłosowało. Na ile sposobów możemy dwójkę? A na ile tą szóstkę, co tak dużo osób chciało tą szóstkę uzyskać? A na ile dwunastkę? Mhm. Zobaczcie, jaka kreatywność i twórczość matematyczna Ale też wydaje się mi się, że utrwalanie, to znaczy, że to, co prawda? robili po chwilę w praktyce, mhm. to teraz próbują sobie to tak wyobrazić, jak już nie posługując się kośćmi, tylko przypominając sobie albo no, operując już, boję się to powiedzieć, czy tak. ilością, czy liczbą. <laughs> e, tak, to słuchajcie, to co się, po, to, co się już liczbą... Tak. Powiem, to, co się pojawia tutaj też, pojawia się tutaj przemienność tak. czasami, hmm, tak. tak dodawania. Świetnie tutaj widać. W, w, w kolejnych przykładach, akurat no, w jedynce tego nie będzie, no bo nie uzyskamy jedynki tak. tutaj z dodawania tak, tych liczb, ale dalej się pojawia. I to jest czasami też pretekst do pytania, a czy proszę pani, jak mam, nie wiem, 4, tak, 4 plus 6, to to będzie to samo co 6... Plus 4, plus, 4. plus 4. I zastanawiamy się z grupą, będzie czy nie. I zaraz dzieci zaczną dyskutować o tym, dyskutować, tak. wymieniać się, no ale słuchaj, no to jest tak jakbyś tak. po prostu przestawił te kostki, no tak, tak. czy jak to przestawisz, to będzie jakby to, to tak. samo. A to mam takie pytanie, no bo jakby gdzieś w nauczycielu, ja mówię to tak z praktyki, że tak powiem, dość krótkiej pracy w szkole, włącza się takie myśli, no dobra, to skoro już to sobie robimy, bo robimy, rozumiem, że robimy to sobie na tablicy, Roz... to niech to uczniowie zapiszą w zeszycie. Czy rekomendujecie to, czy raczej by, yy, wolicie by się skupili na tym w procesie. Zdecydowanie, żeby, zdecydowanie, ale zostawiłabym, słuchajcie, to na tablicy. To może być nawet mm -hmm. na flipcharcie. Mm -hmm. I e, tak. dlaczego to może być na flipcharcie? Bo za chwilę zobaczycie modyfikację tej gry. Już mogę przełączyć. M tak. A, a, czekaj. Wróćmy. a jeszcze. Tak, wróćmy do tej planszy jeszcze raz tego zwierzaka, a. wcześniej. Oj. Oj. Dobrze, nie, zostawmy przy tym nie, nie, i mamy tego zwierzaka, i za chwilę będzie modyfikacja. Tej gry, tak? Czyli będą rzucać trzema kostkami i będą wybierać dwie tak jak poprzednio, ale będą musiały kolejno zakrywać pole. Czyli Dobra. jeśli ty będziesz miała e, ruch, to musisz zakryć najpierw pole jeden. Jeżeli ci się uda, a jest duża szansa, bo widzimy na mm -hmm, tej tablicy, mm -hmm. jeśli nawet nie okay. masz pomysłu na to, jak tą jedynkę uzyskać, to możesz sobie podejrzeć, podejrzeć. na tablicy, jak tą. I czy masz takie kostki, które ci dadzą tą jedynkę? Z... Lecimy do tej gry? Tak, możemy Wracamy? zobaczyć. Dobra. Jeśli e, mamy dobra, czas, tam. to słuchajcie, możemy zobaczyć. E, jeszcze mamy czas. E, tu mamy omówienie gry. Tak, to, tak. Jeszcze, to jeszcze dalej. To tak. jeszcze tak. O, Wrócimy, dobra. żeby zobaczyć tą modyfikację. Tutaj zobaczcie, już jest plansza gotowa. gotowa. Mamy no. tak tutaj i postawiony jest, jest na polu. 1. Jed. Czyli odjął. Tak, Dobrze, Czyli odjął, dokładnie. N A teraz tu? Wybrał 6 i 4. Bo... O, jak mu się idealnie Ta? składa. 2. No ale zobaczmy dalej. Tak, mamy kolejną. Wrzucił 6. Dobrze widzę. 4 i 2. 5 mhm. i 2. 5 i 2. 3, no. no, Dalej odejmuje Ale z trzy. tego co pamiętam, teraz... będzie teraz problem z czwórką. Mhm. Aha. 5, 3 i trzy. Chyba nam się wyłączyło. Mhm. Czy mogę uzyskać czwórkę? Już nie, no nie. tracę kolejkę. Mhm, tak? teraz ruch ma in druga osoba. Wcale się nie wyłączyło, to był chwilę, no, chwilę A, był Moment zastanowienia, się, to co to jest, z tym zrobiło? słuchajcie, ten moment, którego my uczniom nie dajemy. Tak, mhm. chcemy natychmiastowej o odpowiedzi. A tutaj tą, ten czas mają w trakcie mm -hmm. rozgrywki. A posługujecie się jakąś klepsydrą, albo czy po prostu to jest raczej taki naturalny sposób kontrolowania czasu przez uczniów? Raczej tak. Mm -hmm. W kiedy mi się zdarzyło. E, jeśli ucznie, są tacy ta uczniowie szybcy, którzy już zagrają, mm -hmm. to prosimy, żeby zagrali jeszcze raz, tylko żeby zaczynała osoba, która poprzednio była druga. Była druga. Mm -hmm. Dobrze, Dobra, wróćmy wracamy, może, Dobra. Tak, Dobra, tak, wróćmy, wracamy. do tego. do omówienia z tego. Do tego spania. omówienia. Tak, tak bo e, ta tabela była. Przykładem takiego wspólnego omawiania tej gry, ale to nie jest y, jakby koniec. Kolejną rzeczą, którą możemy z, y, z, z dzieciakami, którą możemy dzieciom zaproponować, to są zadania tekstowe na podstawie gry, w którą przed chwilą grali. I tu Ewelina mhm. wspominała na początku o re, realistycznym nauczaniu. Jednym z założeń, też realistycznego nauczania, jest to, że odwołujemy się do y, doświadczeń uczniów. Czyli tej, już, tej wcześniej rozgrywki. Mhm. Tutaj będzie to ta rozgrywka. Stworzyliśmy jakąś sytuację edukacyjną i teraz się będziemy do niej od, y, odwoływać. Omówiliśmy ją jeszcze, stworzyli sobie y, tą tabelę i teraz mamy zadanie. No i słuchajcie, Marysia, tak jak wy, zaczęła rozgrzew, y, rozgrzewkę. <laughs> rozgrzewkę. Rozgrzewkę też. W pierwszym rzucie wylosowała 3, 4 6. i 6. Które pola może zająć? Kombinatoryka. Mhm. I zaczynają, tak. zaczynają się, słuchajcie, się Z wieloma odpowiedziami. Tak. Mhm. I będą dzieci, które będą mogły nam wskazywać kolejno na różne sposoby, więc powie, ktoś powie, no siedem. A w jakiej sytuacji siedem? Tak. Mhm. Kiedy co zrobić? Cztery. Fajnie. A jak inaczej jeszcze? Mhm. A cztery razy sześć, a może zająć takie pole? Tak, cztery razy sześć. No nie ma, no, takiego, nie ma nie takiego pola i też się pojawią tacy uczniowie. A czy mogę sobie dorysować to pole? Mhm. Tak? I co? Możesz, czy nie możesz? No, o tym ja decyduje. bym pozwoliła. Ja też bym pozwoliła. Jasne, że tak. Czemu nie? W ten sposób doceniłabym to, że podał wynik mnożenia 4 razy 6. Mhm. Rodzaj Jasne. nagrody. E Zobaczmy kolejne zadanie, bo oczywiście tak przez wszystkie tak, nie przejdziemy, tak. ale warto, żeby e, osoby, które nas oglądają, zobaczyły jakby jaki jest e, obszar tych pytań, mm -hmm. które mogą się pojawić. To są zadania tekstowe, odwołujące się do doświadczeń dzieci. Zobaczcie. E, może to e, ostatnie. Hubert rozpoczynając nową rozgrywkę miał do wyboru po swoim rzucie tylko dwa pola. Co wyrzucił? Mm. Zobaczcie, jakiego rodzaju zadanie są. One jak są w ogóle te, trudne. One, te stopniowanie tak, trudności, trudności jest. I niesamowite jest w tym zadaniu. Powiem Wam, jak zaczynają myśleć dzieci. Mm -hmm. Na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale pedagogicznym, mówimy o tak zwanej metodzie prób i poprawek. Mm -hmm. Kiedy dzieci zaczynają kombinować, i na przykład uczennica mi powie: no to może wyrzucił same jedynki. No to Aha. sprawdźmy. Co by było, gdyby wyrzucił same jedynki? Jakie pola by zajął? No, jeden plus jeden daje dwa. Jeden razy jeden daje jeden. Zera nie ma. Nie ma. No, w sumie znalazła odpowiedź na to pytanie. No dobrze, no to słuchajcie, może sprawdzimy, czy tak jest też w innym przypadku. A może jak same dwójki wyrzucił, a może jak same trójki. No to już z ciekawości sprawdźmy te szóstki Oleje. i tak dalej, bo się okazuje, że nie wszędzie ta zasada się sprawdzi. Mhm. Kiedy ona się nie sprawdzi. Także słuchajcie, no to jest aktywność, która sama wynika ich doświadczenie i okazuje się, że świetnie w nią wchodzą. Ja tak sobie myślę, że to jest y, strasznie fajne, y, y, fajny rodzaj kontynuacji grania, mhm. bo akurat zadania tekstowe to jest coś, z czym dzieci, bo o ile jeszcze czasem wykonują takie działania, prawda, 3 plus 5 potrafią, mhm. jak się pojawia zadanie tekstowe, w którym właściwie mają wykonać dokładnie to samo, tylko muszą wpaść na to, że mhm. muszą wykonać to, y, no to... Y, no, stają przed takim wielkim znakiem zapytania ale co, ale jak? A wiesz, Tutaj rozegrali, więc jakby już yy, mają to odwołanie do tej praktyki. A wiesz Dokładnie. dlaczego Sylwio stają przed takim ale co, ale jak? Z takim wielkim znakiem pytania przy zadaniach tekstowych? Odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że zazwyczaj zadania tekstowe, zwłaszcza te, które są w pakietach edukacyjnych, które są dostępne w Polsce, są po prostu nierealistyczne. One są dalekie od doświadczeń mm -hmm. dzieci, a te, te zadania tekstowe, o których mówiła teraz Karolina, one bezpośrednio odwołują się do czegoś, co wydarzyło się naprawdę przed chwilą i coś, mm -hmm. co dotyczyło każdego ucznia obecnego dzisiaj w szkole. Czyli to rozumiem, było doświadczenie że... każdego wszyscy ci uczniowie byli w tę grę zaangażowani emocjonalnie, po prostu w nią, ją przegrali, wiedzą jak to zrobić. W sensie przegrali, zagrali. Przegrali, w sensie zagrali, <laughs> tak, w sensie zagrali. Wiedzą jak to zrobić, mają z nią jakieś doświadczenia, mają też jakiś pomysł na to, co by mogło się pojawić, no bo przecież nie mają o tym nie za sobą. Mówiąc o tym, że już mają ileś naszych pytań za sobą. Tak, tak mają to jakiegoś się zaczęli aktywną, Już zaczęli wcześniej z tymi pytaniami tak, tak, mierzyli. Tak. Już się hmm. część, tak, już część hmm. się Rzeczy mhm. pojawiła. To ja tak sobie myślę, że to jest właśnie fajne, e, e, fajny sposób takiego e, e, miękkiego i bardzo takiego mhm. systematycznego przechodzenia od takiego liczenia, prawda, do rozwiązywania zadań e, e, streściowych, bo mam wrażenie czasem, że dzieci są w, w, wrzucane na głęboką wodę. To znaczy, liczymy, a teraz rozwiązujemy i musimy zastosować. Jakieś działanie, które poznaliśmy. Ach, to jest w ogóle oddzielny. To, jest to, nie, to nie wchodźmy. bardzo nie duży wątek, webinarium. jak rozwiązywać zadania tekstowe i dlaczego nie działanie? To kolejne. To nie od razu działaniem. To kolejne webinarium ha. temu poświęcimy. Lecimy dalej? Lecimy dalej. dalej. O, będzie film. To by nie, to, A, to bo, był bo, film. który dobra. tak, był... Gry ze strukturą. Ach, tak, to słuchajcie, znowu ja i to będzie e, moja ulubiona plansza, e, czyli plansza setki. Mhm. Jak się przyjrzymy my dorośli tej planszy, to od razu zauważymy, dzieci w trakcie gry czasami dopiero zauważają, jak ona jest zbudowana. I warto jakby spojrzeć na tą grę, jak ona, jak są te kolumny, jak wyglądają, <laughs> gdzie się znajduje setka, gdzie dziesiątka, gdzie dwudziestka, co jest nad siódemką, i tak dalej, i tak mhm. dalej. I to jest, słuchajcie, tablica setki, która jest inną tablicą niż tablica, tabliczka mnożenia. Ona ma troszkę też inną swoją strukturę. Jak się układają, czy rosnąco, czy malejąco, w którą stronę te liczby. Dziesiątka jest, widzicie, na końcu wiersza, jedenastka tak. jest już w kolejnym mhm. wierszu na początku, co warto też z, u, z, uczniami, z, u, z uczniami ustalić. I gra jest dość prosta. Znowu rzucamy trzema kostkami, czyli znowu dajemy wybór uczniom, że mogą podjąć taką decyzję, jaka im będzie aktualnie pasowała. Mm -hmm. I będą tak, tak. Tym razem dodają lub odejmują. Sami decydują. E i słuchajcie, takim plusem, y, y, takim gratisem w tej grze jest to, to jest y, ślizgawka, tak się nazywa ta gra. Mhm. Jest to, że jak znajdę się na początku ślizgawki, czyli nie wiem, czy są... Początek widoczne ślizgawki te... to jest jeden. Początek ślizgawki to jest tutaj trzy. Jest taka szara linia, która łączy od trójki do dziewiątki. A, okay. o, ślizgawka się też zaczyna od czternastki i kończy na dziewiętnastce. Okay. I później jest od 25 do 29, mhm. i tak dalej. Jak zna, znajdę się na początku ślizgawki, to automatycznie przesuwam się na pole, gdzie ta ślizgawka się kończy. kończy. Czyli na dziewiątkę w tak, przypadku czyli, pierwszego poziomu. Tak, mhm. czyli znowu podejmuję decyzję, czy korzystam i z których rzutów kości skorzystam. Mhm. Być może jak mam mniejsze liczby na kościach to podejmę taką decyzję, żeby skorzystać ze ślizgawki. No a jak mi wypadnie, wypadną duże e, e, te liczby tych, e, tych e, oczek, o, o tak? Tak? Tego to, tak, to przesunęłam się <gry> dalej, więc nie będzie mi się opłacało ślizganie się po ślizgawce. A czy nie ma takiego ryzyka, że dzieci, które no, nie potrafią przeliczyć, e, będą za każdym razem e, korzystały ze ślizgawki? Czyli przesuną się z jedynki na dziewiątka? Nie wykonując obliczenia i nie podejmując decyzji. Um. Jeśli dobrze zrozumiałam instrukcję, że mogą policzyć, bo wyrzuciły 12 i przesuwają się mm. na 12, mm. albo mm. Y jeżeli wyrzuciły 6, to przesuwają się na. 9. Może być taka mhm. sytuacja, że one wyrzucą 12, nie policzą tego i przesuną się na 9, bo uznają, że to będzie najlepsza strategia. E, może tak być. Mhm. Może po, tak być. Czyli tak. podejmują pewne ryzyko, tak? tak Przesuwają może, się wolniej. Być może zauważy to kolega, koleżanka, z którym grają. Iść dalej. Tak. Prawda? Bo masz tutaj 12. Tak, mm -hmm. tak. Możesz pójść dalej. Czy to jest na pewno najlepsza decyzja, mm -hmm. którą mm -hmm. Oczywiście nauczyciel też wędruje między tymi stolikami. Jest aktywny. To tak, też, jest, zobaczmy y może, bo to też możemy to też zobaczyć, jak film. się w to, mm -hmm. tak jak w to Dobra. się gra. O, I tutaj o, zobaczcie, jest idealna sytuacja. Mamy 6, 6, 1. Tak, dobrze. No właśnie, to jest ten przykład, o którym rozmawialiśmy. Tak, Ta. ja już ten. Tutaj wykonuję ruch od razu na dwunastkę. Mm -hmm. Teraz mamy 5 albo. Siedem albo sześć. Czy mnożenie też możemy wykonać? Nie. Tylko dodawanie tylko i odejmowanie. odejmowanie. I przesuwam się tu. Nie korzystam ze ślizgawki, bo ślizgawka działa tylko od początku. Jasne, do, końca. do końca. Albo trafię w trójkę, albo Jasne. już próbuję trafić w wyższą. Jasne. Mamy trzy. Mhm. I teraz właśnie, bo tego nie zrozumiałam. On się przesuwa o trzy pola. O, zobaczcie. A, Wybrałam oblicza. sobie dwie, e, dwójkę, okay. żeby się dostać na, na początek. Na Jasne. Czyli widzę podwójnie. Najpierw liczę, ile mi brakuje do początku ślizgawki, a potem przesuwam się prawda? na mórkę. Jeśli mam taką możliwość, tak. wynikającą z no kości, tak? tak. tak. Czyli tak. sprawdzam sobie dokładnie to, co powiedziałaś, sprawdzam, ile mam mhm. do ślizgawki. Teraz zobaczcie, co się wydarzy. Mamy dziewięć tam sześć. Okay. I byłam. Tak? Na polu 19 wybrałam sobie 11. szóstkę i piątkę. I w pamięci dodałem. Tak, dodaję w pamięci hmm. i przesunęłam się do góry i w, I w prawą prawo. stronę. Jasne. Tak, bo na górze jest pole o 10 większe od mojego, a jak jeszcze zrobię krok w prawo, okay. to będzie. A jak zrobię krok w lewo, to o ile się przesunęłam wtedy? Hmm. Skoro o 10 do góry, jak krok w prawo to 11, to w lewo o ile? O 9. I tutaj mają szansę dzieci trochę wejść w to budowanie strategii, szybkich strategii dodawania i odejmowania. Mhm. Bo żeby dodać 9, wystarczy, że dodam 10 i, i zabiorę 1. Mhm. I ja tu podkreślę coś bardzo ważnego, co bardzo sobie cenię po raz kolejny w grze, że to wszystko odbywa się bez... Narzucającej roli nauczyciela, mm -hmm. prawda? Że to wszystko jest y, autorskim pomysłem y, ucznia. Mm -hmm. A co wspiera to y, przeliczanie, tak? Jakby no już abstrahując od tego, że oczywiście mm -hmm. przyjazne warunki, bo mamy grę, y, możliwość wyobrażenia sobie, mm -hmm. właściwie, a właściwie zobaczenia doświadczenia, mm -hmm. bo ta gra jest przed mm -hmm. nami. Jakby co sprawia, że nam się łatwiej przelicza. Na tym, y, niż na kartce. Kiedy mamy taki sam przykład, tylko zapisane liczbami. M ale mamy, myślę, że mamy konkrety. Zobacz, mamy pola, po mm -hmm. których możemy się poruszać. Ta plansza tak. ma też swoją strukturę, i to, to, jest to, o czym mówiła Karolina. Jeżeli mam dziesiątkę, to wystarczy, że okay. skoczę na górę. Mm -hmm. Skoczę Skuc na górę. Czyli to. Tak. Czego nie daje po prostu przykład? Mm, tak. W żaden sposób. Film się skończył. Omawiamy. Tak, i tutaj słuchajcie, są wypisane cele. Tak? Mm. Już widać tą strukturę systemu dziesiętnego, tak? Żeby dostać się do jedenastki, muszę się trochę nachodzić z moim piątkiem, mm -hmm. bo muszę go przesunąć y, do kolejnego rzędu. Y, widzę też, że dodając te dwie piątki, wskakuje. Na wyższy <laughs> poziom, tak te cyfry jedności będą takie same w, w tych kolumnach, tak mm -hmm. one będą identyczne. Zmieniać się będą cyfry mm -hmm. dziesiątek i będą układały się rosnąco do góry, malejąco do dołu. Y oczywiście dodają i odejmują na niewielkich liczbach uczniowie, bo to jest zakres do ilu, tak najwięcej, mm -hmm. ile mogę otrzymać tych y o ile się mogę przesunąć, no, jeżeli mogę dodać to tylko o 12. O tak. 12 pól tak. się mogę przesunąć, mhm. tak. Czyli rozumiem, że tutaj posługujemy się kostkami e, do sześciu oczek. Tak, mhm. tak. Jeśli chodzi o e, własności liczb, to także może być tak, że mhm. będziemy, będzie to pretekstem do tego, żeby e, właśnie rozmawiać o tym, jak jest zbudowana liczba. Mhm. Że jeśli na przykład e, e, nie wiem, jedną liczbę zwiększę o jeden. Mhm. Tak? a drugą zmniejszę o jeden i policzę sumę ich, to y, ta suma będzie taka sama, tak? Mhm. Jasne. I to samo z odejmowaniem, tak? że jeśli y, będziemy działać na tej planszy i będziemy mhm. przesuwać symetrycznie te pionki i te liczby dodawać, to sumy, różnice się nie, nie zmienią. Myślę, że jak mantrę możemy powtarzać o przewidywaniu, tak. e, planowaniu, analizowaniu swoich wyborów, w ogóle wybieraniu, podejmowaniu decyzji. Tak, i to są, słuchajcie o tym, o, co mówimy dalej z uczniami. Zadajemy im pytania. Słuchajcie, jak jest zbudowana ta plansza? To uczniowie w trakcie rozgrywki mają szansę zauważyć. Mhm. Także mhm. jakim najszybciej się przesuwać po tej planszy i o tym z nimi rozmawiamy. Nie zostaje to jakby pominięte przy omawianiu gry. I rozumiem, że to potem, jakby ta wiedza i to ułożenie sobie, no nazwijmy to w tym kwadracie, prawda, mhm. tych liczb do stu, pomaga im później, już bez tej planszy, wykonywać te różne operacje. Na będą sobie wizu wizualizować, mhm. tak? Bo zadam im dokładnie to samo A? pytanie, co wam. Mhm. Jak będę mieć 11, to co będę musiała zrobić? Jak będę, mieć, będę musiała dodać mm -hmm. 9, to co muszę zrobić? No pójść do góry i pójść w lewo. W lewo. A Jest jak to. będę 8? Jak będę miała dodać 8, to co wtedy zrobić? Do góry i, i dwa, dwa e, pola. Ja lewe. sobie myślę też, że to jest po raz kolejny sytuacja, w którą stwarzamy. Dobra dla nas, nauczycieli, bo stwarzamy sobie taką sytuację, do której możemy za jakiś czas się odwołać. Chociażby mhm. roz, jakby doskonale dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiętnego. Jeżeli natrafimy na jakąś trudność z grupą, to przecież wystarczy powiedzieć, o ile wcześniej zagramy w tę grę, mhm. y, powiedzieć: pomyślcie sobie, gdyby wasz pionek był. Był na tym polu, mm -hmm. a mielibyście dodać tyle, albo poruszyć o tyle mm -hmm. pól do przodu, albo o tyle do tyłu, to jakie ruchy byście wykonali? I wbrew pozorom, dzieci naprawdę dosyć y, dobrze zapamiętują tę planżę i potem ją wykorzystują. I to jest takie dalsze życie to gry. Mają, Trochę wizuali mają tak. wizualizację tak. tego, Trochę jak to tak. wygląda. Mm -hmm. A chciałam mm -hmm. powiedzieć, że jak dzieciaki pójdą już do czwartej klasy, to pierwsze, od czego zaczynają zajęcia, to mm -hmm. właśnie od sprytnych metod obliczeń. Od, obliczeń. obliczeń. To prawda, tak? czwarta klasa. To... Czyli znowu to, co mogą tutaj na tej planszy zauważyć, mogą potem wykorzystać. A może dlaczego nie dać tej planszy jako liczydła? Dlaczego nie wykorzystać mm. tej planszy jako pewnego rodzaju liczydła? Spotkałam się z takimi nauczycielkami, które wykorzystują tę planszę mm -hmm. jako liczydło i swoim uczniom nakleiły te plansze na ławkach. Mm -hmm. I, i dzieci, dzieci mogą sobie rzeczywiście prostu, palcami, tak, prawda? Tak, mm -hmm. po prostu one są dostępne przez cały czas y, zajęć. Więc tak sobie myślę, że potencjał tej planszy jest, jest spory. To jest, ale myślę, y że dobrze, tak. że o tym mówisz, że bardzo często jakby oczekujemy od dziecka, że ono bardzo szybko będzie w głowie wykonywało różne e, obliczenia i, i rachunki mm, i nie tworzymy mu takiej tak, sytuacji, w której ono tak. może to sobie na, na różnych sposobach e, utrwalać, ale przede wszystkim też podejmować decyzję, kiedy wykorzysta to, tak. Liczydło na, na, tak. na, na stoliku. Mhm. A, a tym bardziej, że teraz tych liczydeł nie mamy w salach. Kiedyś one, one. Były. Kiedyś one były i były w zakresie do stu. A potem zmieniała się tak. podstawa programowa, liczydła jakoś cudownie zginęły y, mm -hmm. ze, szk ze szkół, bo to liczenie było w zakresie do 20 mm -hmm. w klasie pierwszej, tak. na przykład. Tak, tak. Tak? Tak więc tak. po co liczydło, jak mam do 20, ha. tak? Dodawało się potrzeb. Do... Dokładnie, jakby się będą <laughs> bawić i <laughs> ruchać. Tak, A nie daj Boże liczyć dalej. <śmiech> <śmiech> e, więc tutaj jakbym e, może być ta propozycja jak najbardziej zasadna, <śmiech> żeby <śmiech> to się pojawiło jak tak, jako takie wsparcie. Lecimy dalej? Tak, ja A to jest ta ślizgawka i tu rozumiem, znowu mamy zadania z treścią. Tak, tak jako propozycję mm. kontynuacji. Mm -hmm. Czyli to jakby znowu, nie będziemy pewnie tego omawiać, bo jest to powtórzenie troszkę tego, o czym rozmawialiśmy ja to przy tak, kotku. Tak, to prawda. tak, tak, tak. Ale tutaj zobaczcie oś, też, oś, jeszcze oś, jakbyś na chwilę wróciła. Tak? Ola przesunęła swój pionek z pola 55 na pole 69. Co wyrzuciła? Mm -hmm. Co mogła wyrzucić Ola? Że się tak przemieściła, zobaczcie, gdzie jest pole 55 mm -hmm. i 69. Tak, co, to mogło, co to mogło być? Być może stanęła. Oj, no. no, ja nie odpowiem. No właśnie, warto się zastanowić, tak, z dzieciakami, mhm. co to mogło być, ile jest tych pól. Czyli to, co powiedziałaś ty, najpierw niech policzą, ile. Ile mam tych kroków, żeby tak. stanąć na tym polu? Ale ja też sobie myślę, że te, gry, te zadania akurat zaproponowała Karolina, ale dlaczego by nie mogły tych zadań tworzyć dzieci? Prawda? Ja myślę, że jakby mając doświadczenie... Jeśli mają nawyki z poprzednich rozgrywek, że takie gry, tak? takie Jasne. Postają zadania, to jak najbardziej. Mhm. Ja w ogóle myślę, że to jest też strasznie fajne, żeby oddać e, inicjatywę, inicjatywę dzieciom, również mhm. w zakresie wymyślania przykładów, tak? tak? Tworzenia zadań z treścią to jest pewnie troszkę e, e, trudniejszy kłopot. E, robienia czegoś dla kolegi, to znaczy ja ci teraz wymyślę zadanie, a ty je rozwiążesz. Aha. Że tu też się włącza to wspólne uczenie się, gdzie, które na tej naszej piramidzie na, e, z początku mhm. webinarium było bardzo bardzo tak, ale wiesz, ja y, mam w y, swoich doświadczeniach takie, y, takie aktywności, gdzie uczniowie nawzajem wykonywali, dla, y, tworzyli dla siebie mm -hmm. zadania tekstowe, i mam takie doświadczenie, że kiedy te po prostu tworzyli zadania nawzajem dla siebie, no to właśnie, jakby jedne zadanie były na bardzo wysokim poziomie mm -hmm. i trafiało czasem to zadanie do Ucznia, który, Ucznia, nie, który nie do końca był w stanie sobie poradzić. I mówił, proszę pani, to jest za trudne. On dla mnie za trudny wymyślił. Jakby tak budziły się trochę takie emocje niezrozumienia, jakiegoś rodzaju frustracji. Mm -hmm. no, dosyć trudna sytuacja, bo dostałem zadanie od kolegi, którego nie potrafię sobie. Nie nie potrafię, gdzie, gdzie też nie chciałam, radzić. jakby tak? dodać do tego, co mówi Ewelina, wcale nie jest łatwe skonstruowanie o, tego. Nie. absolutnie, ja to wiem. Nie. Nie. I jakby też oddanie, żeby się oni tak. czuli bezpiecznie. W tych, o czym Ewelina tak. też wspomina, tak? Że Aha. Ten m, chłopiec czuł dyskomfort, tak? tak? bo być może ono też źle było zapisane. Jasne. Jakby Wani intencja tak. była inna zupełnie tak. autora tak. tego zadania, a został ona źle a, zapisane. Ale kiedy tworzyliśmy zadania tekstowe na podstawie gry, mhm. to y Rzadko kiedy zdarzała mi się taka sytuacja, którą opisałam wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że jak dziecko dostawało z pozoru trudne dla siebie zadanie, to zawsze miało. Tak, zawsze miało szansę sięgnąć po planszę, sięgnąć po kości, sięgnąć po pionki mm -hmm. i po prostu rozegrać wszystkie możliwe, wymyślone przez siebie rozwiązania. Sprawdzić, czy w ogóle jak prawidłowo to zrobiło. Tak, czyli trochę posłużyło się taką strategią, o której mówiła Karolina, prób i poprawek. Próbowało, nie wychodziło, poprawiałem swój, swoje. Yy, swoje wcześniejsze rozwiązanie i szedłem krok do przodu. Ja myślę, mhm. że jeszcze tutaj jeden aspekt nam wyszedł, a propos tych różnic między dziećmi, to też znowu wymaga takiej dużej czujności od nas nauczycieli, mhm. by też dobrze budować grupę, dobrze budować zespoły, które są dla siebie wspierające, tak. a nie no właśnie no, rodzące to takie poczucie no, dyskomfortu. Dyskomfortu, mhm. frustracji. Tak jak tak. jesteśmy sfrustrowani, to motywacja nam spada. Mm -hmm. Jak jest, mm -hmm. jesteśmy sfrustrowani, bo jest coś za trudne, tak? A jak jesteśmy Właśnie. znudzeni, motywacja nam Znowu spada, trzeba znaleźć jakby taką tą przestrzeń. idealny środek. Tak. Ten, ten, y, niektórzy od, y, z tego co pamiętam, od y, tych szkoleń firmowych mówią taki moment, kiedy projekt ma ten flow takie swoje, i tutaj mm -hmm. trochę też, tak? Kiedy będzie dostos dostosowane między mm -hmm. jednym mm -hmm. i drugim. Y, obiecaliśmy interna internautom, osobom, które nas oglądają, y, odpowiedzi na pytania. Mamy jeszcze trzy tak. minuty na to, żeby domknąć y, y, naszą rozmowę. Odrza, a później ewentualnie. Y, odwołać się do pytań, które mam nadzieję padły. Jasne, zobaczcie, tutaj są cztery wskazówki, które warto wziąć pod uwagę przy organizacji grania w swojej klasie. I jasnym jest, że trzeba zapewnić i przemyśleć materiały, które chcemy wykorzystać, czyli odpowiednią ilość kości, pionków itd. Tak Warto przemyśleć sobie przestrzeń, czyli ustawić ławki krzesła w taki sposób, by jakby podczas lekcji, kiedy ona się zacznie nie tracić, brzydko powiem, czasu. na to czasu, ale to też jest wątek grup i par, które, mhm. y, które ty poruszyłaś, czyli o tym, jak dobierać dzieci ze sobą. I myślę sobie, że no, jeden wątek to po prostu losowość, i to też jest jakaś sytuacja mhm. ucząca się, jasne, że tak. No druga to już drugi wątek w sytuacji. Czyli takie, kiedy dobieramy dosyć celowo uczniów, albo podobnymi umiejętnościami, albo wręcz przeciwnie. Karolina, ty masz jakiś sposób na to jeszcze? Jak dobierasz uczniów? Ja myślę, że przy grach losowych tak naprawdę nie, nie ma to wznaczy. do końca no, znaczenia. Właśnie. Tak, mhm. bo jakby znowu będziemy o tym rozmawiać, jaka to była gra, czy to była gra losowa, czy nie. Mhm. Więc tutaj nie, ale jeśli by chodziło o takie sytuacje, w których jednak te umiejętności mają znaczenie. To starałabym się dobierać y, zespołu, gdzie oni są przy, o, o zbliżonych umiejętnościach. A mam takie pytanie: Czy zdarzałoby mi się grać w którąś z tych gier, które tutaj demonstrowaliście, ale być może jakby w, też w jakieś inne gry, mm -hmm. zespołowo? To znaczy, że jakby rozgrywające to są zespoły, a nie indywidualnie uczniowie? I jeżeli tak, to na co Aha. wtedy trzeba byłoby uważać? Ja zazwyczaj rozgrywałam jednak indywidualnie. Mhm. Nie zdarzyło mi się zorganizować jest, jest taka mhm. modyfikacja tej gry na planszy setki, mhm. że uczniowie mają zdobywać kolejno pole. pola. Nauczyciel mhm. rzuca raz czterema kośćmi i uczniowie mają zdobyć, korzystając z tych czterech kości, mhm. układając takie, minimum korzystając z dwóch mhm. kości, z tych czterech, takie przykłady żeby zająć każde Jasne. ileś hmm? pól, ale po kolei hmm. e, i wtedy gra się przeciwko wszystkim, my dwoje, tak, hmm. przeciwko wszystkim. Ile nam się uda najwięcej z, e, uzyskać w, w jakimś czasie określonym. Hmm. Ja z, mojej, z mojego doświadczenia nie zauważyłam tego aspektu e, rywalizacji, tak. hmm? A... bo, bo dużo gramy po pierwsze, Aha. nie koncentrujemy się i nie zadajemy pytania, i to warto na to zwrócić uwagę, czy ono się w ogóle pojawiło. Zobaczcie, mhm. czy którakolwiek z nas podczas dzisiejszej naszej rozmowy, przy omawianiu, gry. przy omawianiu gry, zaproponowała takie pytanie, a kto wygrał? No nie. No nie, nie padło. I takie, takie pytanie też. Padło nie... pytanie, jak wygrać? Jak wygrać? Jak wygrać? Ale czyli to bo, nie jest pytanie strategii. To I o ile? Prawda? To mhm. e, czyli i Zresztą tak samo zachowujemy się w stosunku do naszych uczniów, tak samo prowadzimy rozgrywki z naszymi uczniami. Nie pytamy o to, kto wygrał, o ile wygrał, bo nie to jest dla nas ważne. Jasne. Akcentujemy sam proces, czyli rozmawiamy o tym, a skąd wiedziałeś, że dobrze jest postawić swój pionek tutaj. A yy... Co może zrobić teraz twój przeciwnik mhm. albo a jakie ty masz teraz możliwości mhm. albo po prostu jak wygrać jak grać by mieć jak największe szanse yy, w tej grze czyli akcentujemy nie sam wynik, a sam a proces. cały proces. Ja raczej Jest. mam doświadczenia hmm. takie, że dzieci się wzajemnie wspierają, czyli pomagają tak. sobie uzupełniać hmm. swoje e, pomysły, tak? Słuchaj, możesz jeszcze tu i tu. Hmm. O, rzeczywiście. A ja mam też takie doświadczenie ostatnio ze studentami, że bardzo sobie podpowiadali, zresztą dokładnie robili to Bo to, my gramy z Eweliną, ze studentami. Tak, we tak, wszystkie, we wszystkie tak. gry. Tak. I podpowiadali sobie niezwykle, zresztą tak samo jak dzieci. I w pewnym momencie jedna z osób się zreflektowała i mówi... O kurczę, przecież ja podpowiadam swojemu przyjacielowi, a, a my gramy. Więc właściwie te gry y, może w, oswajają. oswajają te... bardzo ten mm -hmm. wątek rywalizacji, który wydaje się być trudny, który wydaje się, że będzie, y, będzie, będzie jakby poruszał pewnego rodzaju konflikty. Ja sobie myślę, że jasnym jest, że mogą się zdarzyć. Jasnym jest, że mogą zdarzyć się sytuacje, gdzie jakiemuś. się rozpłaczę. Tak, będzie trudno przyjąć to, że. Tym razem jakby nie wygrał. Raczej to. Ale jeśli się pojawiają konflikty, to na zasadzie ty zmieniłeś sobie kostkę. dobra, ale to rozumiem, że jakby dlatego się pojawia jako czwarta taka, taki czwarty warunek do organizowaniu grania. To jest ta aktywna, refleksyjna rola nauczyciela, która przypominam, zaczyna się na etapie wybierania gry, przygotowywania tej gry, wprowadzenia uczniów i też dobrania jakby sposobu, w jaki wprowadzi uczniów w grę, omówienia tej. Tej gry, wcześniej pewnie takiego towarzyszenia, ale takiego. Tak, nie... Wie, wie, wiemy, co się dzieje podczas grania, tak, ale nie ingerujemy. No i później omówienia, tak? Wyciągnięcia z tej gry maksymalnie wszystkiego i ewentualnie, jeżeli gra daje takie możliwości, wykorzystania tej gry w dalszych sytuacjach edukacyjnych, mm -hmm. które już samymi grami Jasne. na przykład. Y, tak, nie. Są. Słuchajcie, w, w sali jest głośno. Tak. tak. Podczas grania jest głośno, hmm. więc wyobrażam sobie, że wśród oglądających nas mogą być dyrektorzy, którzy nagle pukają do drzwi. A czemu tu jest taki hałas? A czemu tu jest taki hałas? I słuchajcie, świetnie, że jest taki hałas. To znaczy, no po, co że odpowiesz jest... takiemu nauczycielowi, który zapuka do Twojej klasy, dlaczego to jest taki hałas i jeszcze na, na nim sala jest. Y... Bo dzieci głośno <laughs> myślą. Mm -hmm. bo, się uczą. bo się uczą. Bo Wystarcza? się dzieje, bo są emocje, bo są relacje, mm. bo jest ciekawie, bo dzieci są zaangażowane. One coś robią. One coś robią, one działają, one są mm. w, w jakimś e... procesie. Ciężko jest z tego tak. wyrwać. Ciężko jest tak. powiedzieć. Tak. Do, stop. Słuchajcie, dodałabym, że mam taką sytuację teraz uczęcia że mam ostatnie zajęcia z nimi w ciągu dnia zgrania i przychodzi zawsze dziadek. I ten dziadek, słuchajcie, stoi w drzwiach i mówi, już 7 minut temu skończyły się te zajęcia. A jego wnuczka właśnie zadaje mi kolejne pytanie dotyczące rozgrywki. Ja mówię do niego, widzi pan, nie uszanowałabym trochę potrzeby pana wnuczki, gdybym nie odpowiedziała ja na no, no, te tak kolejne. Przycie, ja, słuchaj, już uh, kończymy. Mm -hmm. Także zaplanowanie w czasie też jest ważne. Dobra, to jeszcze kto drugi, ten lepszy. Mam to... nadzieję, że tu wybrzmi ta wygrana, o... przegrana. Słuchajcie, no kto drugi, ten lepszy to akurat y, przykład y, gry komercyjnej, która posłuży nam za inspirację do tego, jak przepracować właśnie ten wątek z dziećmi przegranej, wygranej. Często po tych planszach, które pokazywałyśmy nie tylko, pędzimy, y, by wygrać. Po wygraną do tego, kto pierwszy. A to jest przykład y, bardzo ciekawej y, gry, matematycznej, bardzo prostej w swojej konstrukcji. Ja może o całej samej rozgrywce nie będę już opowiadał. Bo nie mamy, mamy na to czasu. Zachęcamy się do odszukania absolutnie w internecie. Są nagrania Są tak, z, nagrania, tak z, rozgrów, z rozgrywkami. Natomiast wygrywa w tej grze nie ta osoba, która jest pierwsza, tylko ta osoba, która jest druga. Mamy do dyspozycji pięć kart w swoich rękach i musimy tak kombinować tymi kartami, z które e, możemy na nich oddodawać lub odejmować odpowiednią liczbę pól. Tak musimy kombinować tymi kartami, by albo zagrać ją do e, osoby, z którą gramy, albo zostawić sobie, ale tak, by być. Drugim, a nie pierwszym. pierwszym. Oprócz tego, jak przyjrzycie się planszy, ona ma bardzo ciekawą strukturę, dlatego, że pojawiają się liczby ujemne. I tu troszeczkę wchodzi nam taki wątek matematyczny o tym, czy da się odjąć 3 minus 6. Mm -hmm. Gdzie często spotykamy się y, z takimi odpowiedziami nauczycieli, no nie, tak się nie da. Otóż się da i to są sytuacje bardzo życiowe, bo chociażby y, mamy temperatury ujemne, tak? Albo a tutaj jakby gra po raz... Kolejny stwarza nam taką sytuację, gdzie możemy się odwołać do... Generalnie możemy o tym porozmawiać, tak? Gra tak, inicjuje jakąś tak, ciekawość, nie. Pojawia się coś nowego, jakiś tak. nowy mhm. wątek, który no, znowu masz, może nas zainspirować do tego, żeby porozmawiać z uczniami. Dlaczego nie o sytuacjach, kiedy tak, jeszcze tak. w innych sytuacjach pojawiają tak. się te liczby ujemne. Tak. Mhm. A ja mam takie pytanie, może źle myślę, mhm. ale wydaje mi się, że tę grę y, z, y, ze strukturą, mhm. z, z setkami, można troszkę rozegrać w taki sposób, kto drugi, ten lepszy. To znaczy, Aha. że uczniowie muszą wybrać strategię nie, żeby dojść jak najdalej, tylko żeby dojść jak najbliżej. Tak. Czy się mylę? Są takie modyfikacje tej Aha. gry Oczywiście powiemy, z jakiego źródła to się wyświetlało. Mam nadzieję, że się wyświetliło. To y, Te gry są zaproponowane tak. w książkach pana doktora Dąbrowskiego, ale są takie modyfikacje tych gier, gdzie nie wygrywa ta osoba, która pierwsza zejdzie plan z planszy, mm -hmm. Mm -hmm. tylko wygrywa osoba, która zdobędzie jakieś punkty podczas przechodzenia przez pola, czyli celowo będzie stawała na konkretnych polach. Jasne. Ja myślę, że hmm. y, y, tak. to pytanie grać, ale po co? Jakby tutaj. Y, Omawiałyśmy na wszelkie możliwe sposoby. Być może pojawiły się pytania inne od osób, które nas oglądają. Także, e, jeśli możemy prosić o wyświetlenie tych pytań. Hmm. Pojawia się bardzo ciekawe pytanie. Jak uczniowie przyzwyczajają się do gier i potem nie chcą się uczyć już inaczej, a wy my każecie inaczej. Wtedy. Ojej, masz takie doświadczenia, że, y, że nie chcą uczyć się inaczej? Ja szczerze powiedziawszy nie, więc jakby ciężko mi się odwołać. Nie zdarzyło mi się, prowadząc y, swoje klasy, by, u, by uczniowie odmówili jakby pracy w inny sposób. Ja, ja ostatnio się zastanawiałam nad tym, czy można załatwić, zorganizować całą edukację Aha. matematyczną grami. grami. I można? odpowiedź jest y, jedna: nie można. Bo zubożyłoby jakby to doświadczenia dzieci, tak? Za mało by było tych doświadczeń. E, jeszcze, w tej, o, jeszcze o tym rozmawiałam e, zresztą z doktorem Dąbrowskim. I jakby te doświadczenia dzieci byłyby... E, i jak, Wydaje mi się, że to jest trochę też odpowiedź. Zawsze, jeśli pojawia się taki wątek z uczniami, można im o tym opowiedzieć. Słuchajcie, te gry są nam potrzebne do tego, żeby dzisiaj zrobić to, to i to. Ale żeby zrobić coś innego, zaproponuję Wam coś innego. Ale ja też hmm. myślę, że to jest trochę tak, że te gry... Y y Pobudzają zainteresowanie matematyką, więc wydaje mi się, że to ryzyko, że nie będą chciały robić mhm. czegoś matematycznego w innej mhm. postaci, jest na pewno dużo mniejsze niż kiedy dzieci po prostu na okrągło rozwiązują ćwiczenia albo wypełniają karty pracy. Tak? Bo to znużenie, jakby brak takiego y, osadzenia w rzeczywistości, tak. no jest tu y, y, bardzo mhm. duże. Y, y, od razu odpowiem na drugie pytanie: tak wszystkie materiały będą dostępne do pobrania. My też zapraszamy na stronę WWW .eduka y, pierwsza klasa. .eu.pl. Tam jest dużo y, materiałów, też przygotowywanych przez Ewelinę yes. i Karolinę, które możecie wykorzystać. Tam też są gry y, i inne y, sposoby na y, aktywną edukację mm. y, matematyczną. Y, myśmy podczas tego webinaru y, często mm. zwracały uwagę na to, w którym momencie y, y, można tę y, grę zastosować, tak. bo pojawiło się pytanie o to, czy do wprowadzania materiału, czy tak. do utrwalania, czy do powtarzania, czy też może jeszcze do czegoś innego. Ja sobie myślę, że każdy, w zależności od celu tak naprawdę i od naszej świadomości, po co nam jest ta gra? Co chcemy za jej pomocą osiągnąć, to dostosujemy ją do etapów prowadzenia. Tak, jeśli będzie i... tak trochę jak Sylwia hmm. wspominałaś, że jeśli pracujemy z dziećmi i mamy tu jakieś dodawanie, jakieś odejmowanie, mnożenie hmm. i dzielenie i sobie myślimy, kurczę, a co by zrobić, żeby to jednak połączyć? I zobaczyć, jak oni w innych okolicznościach będą wykonywali te cztery. Hmm. E, cztery e, różne e, działania. Tak. To to też może być jakby celem, tak żeby ich wyciągnąć z takiej struktury lekcji, którą już znają. Hmm. Tak teraz zobaczymy jak to stosujecie. Być może e, jakby twój pomysł na to, żeby tak wyglądał sprawdzian, też jest jakąś wersją, tak? Hmm. Dlaczego nie? Ryzykowne, ale zachęcamy, ale tak, jak ktoś to sprawdzi, ciekawe. to oczywiście y, y, z nami się podzielcie. Y, Pojawiło się też pytanie, ale mm. wydaje mi się, że na to pytanie y, y, dość mm. często próbowałyśmy odpowiadać. Mm. Y, jak zapewnić, żeby wszystkie dzieci jednakowo angażowały się w gry. Rozumiem, mm. że ta sytuacja rozgrywania jeden na jednego, jakby wymaga tego y, y, zaangażowania. Tak, Ona tak. oznaczać może jakąś porażkę, tak. Tak. Znaczy, porażkę, może nie porażkę, błąd i uczenie mm. się na błędzie, mm. ale to dziecko mm. musi się włączyć. Tak. Zachęcamy, żeby te zespoły były jednak dwu, Aha. maksymalnie. Nie trzyosobowe, bo to też wydłuża czas grania. I to możecie sobie e, zobaczyć, tak, jak, e, jak gramy w dwójkach mm. i w trójkach, na przykład, że są takie zespoły mm -hmm. i dwu- i trzyosobowe, że ta rozgrywka w trójce tak. będzie dużo dłużej grała, e, trwała, mm -hmm. aczkolwiek może e, być też e, ciekawą rozgrywką, więc możemy zaplanować, że wszyscy gramy w dwójkach mm -hmm. albo wszyscy gramy w trójkach i taka wersja też jest y, możliwa gra. Często pracujecie na tych samych grach z tą samą grupą. Jakby czy wracacie do nich? Bardzo, to? No Nawet bardzo często. Nawet dzieciak pytają się, czy jeszcze mm. będziemy grać tą grę. Mhm. Jakby tak. Gra się im podoba, podoba im się sposób utrwalania materiału. Ja rozumiem, że też za każdym razem, przez to, że często są to gry losowe, wychodzą, wypadają inne zestawy kostek i oni muszą podjąć inną strategię, więc jakby tylko plansza się nie zmienia, ale układy kostek i sposoby y, działania, które muszą wykonać, no po prostu ciągle są w akcji. Tak, ale też uczą się od siebie nawzajem i starają Czasami próbują wykorzystać mm -hmm. tak, doświadczenia zdobyte w poprzednich rozgrywkach, albo próbują grać tak, jak grał ich kolega czy koleżanka w poprzednich. Okay, wracają do tych strategii. Tak, bo po prostu wracają. Czy już jakby zastanawianie się nad tym, jak mogę otrzymać dwunastkę, mm -hmm. to nie jest tylko 2 razy sześć, bo tak jak wiem, jest. że mam już ileś razy widziałam, że kolega wykorzystał 3 razy cztery. To tak. już automatycznie zapamiętuje, że to jest hmm. też sposób Jasne. na otrzymanie y, dwunastki. Mhm. Jak często gracie w gry na lekcjach? I co na to rodzice? No, co na to rodzice? Rodzice o ile wiedzą jak my. O ile wiedzą. O ile wiedzą. Ja nie mam negatywnych doświadczeń, wręcz przeciwnie bardzo pozytywne. Y, lubią rodzice lubią to, że dzieci grają, dlatego że y, dla samych rodziców to jest taka sytuacja trochę. Y, Nauki przez zabawę, czyli ich dziecko bierze udział w. Takiej aktywności, która jest po prostu przyjazna, bezpieczna, ciekawa, aktywizująca. Ja bym powiedziała nawet więcej, że słuchajcie, te gry można zabrać do domu. No właśnie, chciałabym to Macie takie doświadczenie, że potem rodzice pracując z dzieckiem, pomagając mu, jakby wspierając jego uczenie się, grają z nim w te gry. Tak, ale żeby z rodzicami na spotkaniach dokładnie te same gry, pomysł na wywiadówkę. Tak, z którymi dlaczego? Żeby przekonać, jeśli wybieramy jakieś narzędzie do zastosowania, w to rodziców. Ja to też jest to. takie bardzo montesoriańskie, prawda? Tak. Że jakby wyjaśniamy uczniom, dlaczego uczymy e, albo proponujemy y, y, uczniom. Y, Taki sposób uczenia się. Ja myślę, że mm -hmm. tego też brakuje w naszych szkołach, że nie rozmawiamy e, zbyt często z rodzicami i nie tłumaczymy im się z naszego sposobu pracy z dziećmi. Ale wydaje też oni mają tak. szansę po prostu doświadczyć tego, tak. co doświadczają ich dzieci, co mi się często zdarza i, i mówią jest... takie trudne zadanie, <laughs> takie <laughs> trudne pytanie i oni znają na to odpowiedź. Tak, i my, wydaje mm -hmm. mi się, że to jest jakby słuszny trop. Mamy zebranie na początku roku, mm -hmm. powiedzmy o różnych formach. Które wykorzystujemy podczas pracy z uczniami. Wtedy rodzice nie będą zaskoczeni sytuacją, moje dziecko gra, bo będą wiedzieli, że ta gra służy realizacji celom edukacyjnym. A jak często? Bo to, na to pytanie nie odpowiedziałyście. Jak Raz często? w tygodniu. Ojej, ja. Częściej? Tak? Mhm. Mhm. Karolina? Ja, no nie mówię codziennie. Ja, bo nie, ja teraz troszkę. mam zajęcia matematyczne ze wszystkimi dzieciakami w klasach najmłodszych. Taką mamy strukturę w szkole Montessori, że ja prowadzę z nimi te zajęcia jeszcze dodatkowo. Na razie gram z nimi. Na tych zajęciach myślę, że co drugie zajęcia mm -hmm. mają na co drugi gr zajęciach mają gry planszowe. Jakby zasób też tych gier. Pamiętajmy, że gry to nie tylko gry planszowe. Jasne. Mamy też karty, mamy okay. różne inne możliwości mm -hmm. domino. Kość, domino, które możemy wykorzystać. Mm -hmm. To ja tak trochę wychodząc z tego wątku matematycznego, chociaż y, spotkanie jest poświęcone grom w edukacji matematycznej, y, rozumiem, że to jest narzędzie nie tylko do pracy y, na liczbach, ale to jest mm -hmm. również narzędzie do pracy na słowach. Na hmm. języku polskim, czy też edukacji hmm. polonistycznej, na przyrodzie? Ja e, sięgacie tak. po to narzędzie y, y, wprowadzając uczniów właśnie w tajniki przyrody, czy też języka polskiego? Ja sobie myślę, że jak najbardziej. I, I tak naprawdę przy każdej edukacji mogą wybrzmieć wszystkie te cele i wszystkie te wartości gier, o których my. Bo, które my pokazałyśmy na przykładzie edukacji mhm. matematycznej. I ja bym nie rozdzielała tego, Jasne. nie akcentowała, że tylko gry matematyczne nie są za sobą taką wartość, mhm. bo myślę, że nie. Na mhm. pewno, jeśli chodzi o umiejętności te społeczne, emocjonalne, poznawcze, jest tak, komunikacyjne, można także stosować je w różnych innych, przy, przy różnych innych grach. Mhm. Oczywiście, jeśli chodzi o gry matematyczne, będzie ich pewnie więcej. Mhm. Tak jakby ten zasób tych gier, które są proponowane, jakby będzie obszerniejszy. Mhm. Myślę, że też sporo będzie, jeśli chodzi o te gry językowe. O gry, o gry przyrodnicze, pewnie trochę mniej, tak? ale mhm. pewnie też się znajdą dedykowane edukacyjne gry tak. przyrodnicze. Bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, jeszcze takie Dziękujemy. jedno zdanie, zachęty dla osób, które nas słuchają, by sięgać po gry na codziennych zajęciach. Edukacji Matematycznej. Jedno Ale, zdanie. Karela. Ja bym e, powiedziała tak. Grajcie ze swoimi dziećmi, grajcie z uczniami, grajcie w zespołach szkolnych. Miejcie w sensie z tego, nauczycielami. Tak, miejcie hmm. z tego Frajdę, przychodźcie z taką energią na zajęcia, z grania, cieszcie się tym, bo dopiero wtedy to się uda. Tak, kiedy ten entuzjazm nauczyciela będzie się przekładał też na działania dzieci. Jak nie będziecie przekonani do tego, żeby grać, to się nie uda, mm -hmm. bądźcie przekonani, że to działa. I że daje super efekty. Ewelina? Gry są bardzo fajne. Ja bym tylko tyle powiedziała, bo ciężko cokolwiek dodać do tego, co powiedziała Karolina, gdzie wybrzmiała tak naprawdę y, całe sedno. Ale sobie myślę, że podkreśliłabym to, by cieszyć się grą. By nauczyciel też jakby trochę zarażał swoją pasją, co zresztą nie jest niczym odkrywczym, że jeżeli mamy w charyzmę do czegoś, to łatwo nią zarazić pozostałych. Więc y, tak sobie myślę, że najpierw zagrajcie w domu. I pocieszcie się tą sytuacją. To ja chyba właśnie to zrobię. Moje dziecko ma chyba sprawdzian z matematyki, tak mi się wydaje. Nie wiem czy jutro, czy pod koniec tygodnia. Jak wrócę do domu. To z nią zagram. Mam nadzieję, że dobrze że dobiorę ciuki. grę <gry> i cel edukacyjny. Ja bardzo bym chciała wam jeszcze raz podziękować za to, że no przyjęłyście to zaproszenie. Dla mnie to była wielka przyjemność tutaj rozmawiać z wami. Dużo się dowiedziałam. Nie tylko o ilości, liczbie, cyfrze. Nie będę już chyba tego mieszała. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się spędzić z nami te ostatnie półtorej godziny. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że my jako Centrum Edukacji Obywatelskiej od kilku już lat, zresztą we współpracy z Eveliną Karoliną wspieramy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, realizując program Nauczycielka pierwsza klasa. I w tym programie proponujemy Państwu nieodpłatnie kursy internetowe, warsztaty stacjonarne, poświęcone nie tylko edukacji matematycznej, ale jest również strona internetowa, którą macie teraz tutaj na prezentacji, na której zamieszczamy wszystkie materiały, powstały we współpracy z dziewczynami, ale też we współpracy z innymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Dla nas wielką wartością jest to, żeby pracować z osobami, które na co dzień. No, są w szkole, tak? To nie są teoretyczki, tylko praktyczki. To jest tutaj najbardziej kluczowe. Bardzo Państwu dziękujemy, życzymy miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. i powodzenia. <grywka>